So good luck to all the ponies, all the riders, all the teams and individuals, as our trailblazer for Great Britain, Freya Partridge, our Master Mackie, stepping forward on a decent 33.4 dressage, will be the first to go. This combination had a good record in the UK, winning, in fact, at Western Park in a pony show, a pony trial there. Brand Hall and Withington Horse Trials, both two-star horse trials with this lovely pony. He's called Mackie, and in fact was a reserve for the 2018 Pony Europeans. I zmagania w grupie terenowej rozpoczniemy za 2 minuty do startu. Przygotowuje się już pierwsza para. Jest to reprezentująca Wielką Brytanię Freya Partridge na koniu Master Mackie. A proszę Państwa, po pierwszej próbie, po próbie ujrzymy najlepsza piątka. Prezentuje się następująco. Miejsce piąte zajmuje ex aequo Daniel Hammers z Holandii na koniu Zeb oraz Alex Connors z Irlandii na koniu Milwich Mał. Bokal Wii, wynik 28,1 punktu karnego. Czwarte miejsce to Liza Gualtieri i Omadure Capsidal, pana z Francji, 27,9 punktu karnego. Miejsce trzecie Daisy Bell i Detroit, pana z Wielkiej Brytanii, 26,8 punktu karnego. Druga jest Nicoletta Massman z Niemiec na koniu Maestro. A pierwsza jej podaczka Sofia Rosel i Camilo, która po próbie ujeżdżenia ma na koncie 25,4 punktu karnego. Well, Master Mackie looking the absolute picture of health out there. This combination will have had many dozens of starts on cross-country courses around the, certainly around the UK and here in Europe. It's the start of the cross-country phase. And she is away, so the cross-country course is live. Everybody on the course, please be ensured you stand outside the strings. Any dogs must be under control. As our first pony speeds away is Master Mackie and Freya Partridge for Team GB. Tak więc wszystkie osoby spacerujące po trasie krosu, w związku z tym, że rozpoczęliśmy już zmagania, prosimy o trzymanie swoich psów na smyczy. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje, swoich czworonogów, a także bezpieczeństwo zawodników. I Master Mackie i Freya Partridge są już na trasie. Prosty są po pierwszej przeszkodzie, teraz są na drugiej prostej, prowadzącej do przeszkody drugiej. Well, they're safely away over the first two. It's a long gallop between fences one and two as they move on to the roll top fence at three. And you can already see Freya coming close to the string, shaving off seconds wherever she can, taking the tightest possible line as they disappear right up to the far end of the course now to the white and blue table at four. Pomiędzy pierwszymi i czterema przeszkodami są dość duże dystanse, ale już teraz po tym biało-niebieskim stole zacznie się prawdziwa jazda. Teraz zawodniczka podjeżdża do pierwszej kombinacji. Zobaczymy, jaką opcję pokonywania tej przeszkody wybierze. Now the first of the combinations, these checkerboards doubles at five. She's gone the direct route, makes a lovely job of that. I'm sure that will give them confidence as they race away now to the rustic houses at six and seven. They've got a choice here as to whether they go on a longer loop, it's a U-turn. We've just got good eyes on this one, we'll watch them come, or whether they turn inside the ropes, which they do, saving time, taking the second house at an angle. Lovely start for them. They go on to the straightforward oxen now at eight. Zawodniczka z Wielkiej Brytanii dojechała już do ósemki, jak do tej pory na swoim koncie ma 33,4 punktu karnego. Jest to 18 rezultat w konkursie i teraz kolejna kombinacja również wybiera tutaj trudniejszą opcję. Pojechała przez te dwie stacjonary ustawione na górce, nie wybierała po trudnej kombinacji. Pojechała trudniej, ale za to szybciej. Well, beautifully through nine, choosing the two fences there, not taking the ditch option. So that saves those seconds as well. Now, coming to two fences here, 10 and 11, on the mound, the hobby horse. Nice jump over there, now swinging left-handed. This is much narrower. Oh, beautifully through there, she's going well to the Tricana now at 12, before approaching the water crossing for the first time. Yeah.
kierowca Marki dojeżdża już do wody, przeskakuje właśnie przez tą czerwoną wodę. Well, Master Mackie doing a lovely job as they tackle the skinny coming out of the water. Puts them in a lovely situation. They'll now loop through the little coppice, the water before coming back to the water. And this will be the brush top direct into the water at 16. Lots of options here, alternative fences they can take. One of the more challenging routes through the water. Here comes Master Mackie. Rare Partridge turning now for the two fences, water to water brush fences. Beautifully through the slap on the head. Great cheer from the Brits, that's what we want to hear as they go away now to the island fence before tackling the Poda water. Proszę Państwa, poziom trudności w konkursie Mistrzostw Europy WKKW odpowiada poziomowi trudności konkursu klasy dwóch gwiazdek. Przeszkody krosowe mają wysokość 105 cm. I witamy drugą parę na trasie krosu. Jest to Josefa Fischer i Bella Bohm, para reprezentująca Niemcy. New starter for Team Germany, lying 14th individually on a 32.8 dressage is Josefa Fischer with Bell and Bohm. This horse is described as a little bit to call Bella, a little bit shorter for his name, and has contested Bella Wagner Stragon and was the Saxon vice champion in 2018. So this little grey pony going away strongly for Team Germany. And looking for news on Master Mackie, they're safely through the Poda water, no faults, no penalties at the moment. They're moving on sweetly, see a time 4 minutes 51 at the moment. They've got to come home hopefully 5 minutes 45. Too early to tell as they jump down now. They are at the Poda water. And steeply angled, they took the straight line through. That was great riding. Absolutely brilliant. She's not wasted a second. A big grin on her face as she comes to the last few fences. I proszę Państwa, Maki zachował jeszcze bardzo dużo energii. Za chwilę para brytyjska kończyć będzie występ w próbie terenowej. Żadnych błędów i mam nadzieję, że będzie tak do samego końca. Ostatnia kombinacja. Safety 323 AB, just the final fence. She's on 5.35 at the moment. Will she get out inside the track? She's going to be in 5.45. It could be, and it seems to be, a brilliant clear. 5 minutes 40, the finishing time. Inside the time and clear. A proszę Państwa, czas wybryki 5 minut 40 sekund, tak więc zmieściła się ona w normie czasu, a na przeszkodzie z numerem 9 widzieliśmy Niemkę jadącą dłuższą, wybrała dłuższą drogę, pokonywała przeszkodę trójną, czyli tak zwany kop, najpierw skok przez stacjonatę, potem skok przez rów i ponowna stacjonata. I Niemka dojeżdża już do pierwszej wody. A little hesitation there for Freya, but nothing to worry about as they came through 10 and 11 over the chicane, and now we'll see her come into the water now at 13. So just Fischer on course at the moment. A bold, brave jump into the water, galloping through at full tilt as they come now to this skinny out. That saves them another jump. That's 14 AB. And now the log in the coppice before returning to the water. I na chwilę wicemistrzyni Saksonii z ubiegłego roku WKKW zniknie na Blesie. Tutaj też do oddania jeden skok przez przeszkodę numer 15, dużą kłodę i ponownie gwiazda wody, który poprzedza skok przez duży niebiesko czerwony domek. Well, Josef, a little bit crooked to the middle element in the water. Safely on their way, wasting no time, just giving the pony a bit of a slap to kick on. He's perhaps looking a little bit on the tired side as our new starter comes from Ireland, Grace Turrell with Fiona's Fion. They come out on a 33.3 dressage, and this combination, when they're not eventing, they'll enjoy reading, Irish dancing and swimming. This is Cupid, the little pony who was first at the Tattersalls International 2019 at Kilkenny, third and seventh at Ballydinesque. I
kolejna para, proszę Państwa, wyruszyła już na trasę, opuściła spad, bo przed chwilą Grace Tyrell z Irlandii i Fionas Fion, Kut, którego zawodniczka nazywa Kupit. Kut wyrastał razem z zawodniczką, ma go ona od źrebaka. Widzimy teraz Irlandię, która dojechała już do kombinacji numer 5 ustawionej daleko przy miejscowości Skarżyty i oczywiście ona również wybiera trudniejszą drogę pokonywania tej przeszkody. Well, Grace safely through 5 and 6, direct route over the checkerboard skinnies on the far end of the course. Turning now to the double houses at 6 and 7. These are riding really nicely. All the riders choosing to go inside the ropes, meaning taking both the houses at an angle. They make nothing of that and are making good progress. Dotychczasowy wynik irlandzkiej zawodniczki to 33,3 punktu karnego, co jest miejscem 17 po pierwszej próbie. Well, Josefa seems to be a little bit slow, but is coming home clear. She's on 5:37 at the moment with three fences to go. They won't be far over the time. In fact, they're just on the optimum time now, so time penalties will start to come in. They're jumping clear, they're coming to the final fence for Team Germany. It's been a good round for Josefa Fischer. Balbon gets a great cheer from Germany, checks the watch, and home they go. Na przed chwilą, proszę Państwa, niemiecka zawodniczka Josefa Fischer przecięła linię mety. Ona troszkę się spóźniła, 5 minut 59 sekund. To wynik, to czas niemki, 5,6 punktu karnego za przekroczenie normy czasu. Well, Josefa home 5:59, so it's 5.6 time penalties there for Josefa Fischer, but a lovely clear as Grace takes her way to the water with Lyon. See them coming out of the water for the first time. This little pony going on steadily. Na chwilę w lesie zniknie nam z oczu Grace Tyrell z Irlandii. Zawodniczka. And just about to take the course now is Lilou and Justine with Vinitou for Team France. They come out on a 37.5 dressage at the start box, so the hopes of Team France there lying just in second place behind Great Britain after the dressage. And Lilou is away for free, Team France. Well, Grace Tyrell now coming back, having tracked to the far end of the course and back to these little hobby horses with the dip in the middle, turning now to these two corners. Oh, she's only just scraped over there, literally straddled the corner, but she's safely through, and that brings them a lucky moment there indeed for Team Ireland, but they made it over the double of corners. Bardzo dużo szczęścia miała irlandzka zawodniczka na przeszkodzie z numerem 20 na tym trudnym kornerze. Widzieliśmy, jak nieco zawisł jej koń, no ale udało przejść przez tą przeszkodę i bezpiecznie jadą dalej. A tymczasem jest już na trasie para z numerem 4, czyli Lilou Dicastin i Vinetou, para z Francji. Miejsce 33 po ujeżdżeniu na koncie 37,5 punktu karnego. Well, all riders so far choosing the shortest route through fence 5. This is Vinitou. He's really pulling hard for Lilou Dicastin. But they're going beautifully as they go to the double of houses now at 6 and 7. So as they clear those, Grace Tyrell now coming home with just three to go. They're probably a little over the time, they're on 5 minutes 33. No, they are flying, they're really coming now to the final fence. They might just get inside that magic 5 minutes 45. Great cheer goes up for Ireland. I proszę Państwa, czas zawodniczki z Irlandii 5 minut 44 sekundy, tak więc prawie idealnie trafiła w normę.
Well, she's done it, 5 minutes 44. Just 1 second inside the time for Grace Tyrrell, Fiona Spiel, two riders home inside the time. A zobaczymy, jaki czas na samym końcu będzie miał Kurt Winnetou. Zawodniczkę Wii według niej jest bardzo szybki, tak więc zobaczymy, czy ma ona rację. Właśnie teraz widzimy tego konia pochodzącego przeszkody. 10:11, dwie stacjonaty przypominające jelenie ustawione na niewielkich wzniesieniach. Meanwhile, Winnetou, a huge leap over the Tricana, coming now to the water at 13. Direct route in here, over the white log, in the yoke, safely galloping through now to find the exit, which if they do the skinny, is 14A and B. Ah, beautiful jumping, so great cheer going up from the French here. So Tom, Winnetou now coming through the water for the second time. Everybody choosing a straight line through there. We've seen no alternative routes written at all so far. And we have had no refusals on the course either. This is a brilliant start for these ponies in this European Championship. As our sole horse and rider on course, we've got an Olympic lad about to start for Guerrero Martina for Italy on a 36.6 dressage with Olympic lad. Widzimy, że zawodnicy bardzo ambitnie podchodzą do przejazdów. Jak na razie nie wybierają oni dłuższych dróg. Wolą trochę zaryzykować, ale wolą też nie tracić cennego czasu, ponieważ od zeszłego roku przepisy w nieco się zmieniły. Tutaj już zdecydowanie większy nacisk kładziony jest właśnie na to, jak pokona się tą najtrudniejszą, najbardziej widowiskową próbę. Well, Olympic lad, or Molly as he's known, is racing away over the first four fences. And this pony, in fact, loves playing with their dog at home, but is rather busy at the moment, hopefully concentrating on all his cross-country fences as they come to the checkerboard. But she's had a run out there. That was at 5A, just skipped out to the side. So sadly, 20 penalties. Now going for the alternative route, that 5, and two white logs with the U-turn to continue on the course. But sadly, 20 penalties there. No niestety, proszę Państwa, byliśmy świadkami pierwszego wyłamania. Przytrafiło się to parze z Włoch, Martina Guerra i Olympic Lat, czyli Oli. Jedno wyłamanie na kombinacji przeszkód z numerem 5, tak więc zawodniczka musiała poprawić się, wybrała potem dłuższą drogę, no ale już 20 punktów na koncie ma. So on 5 that finished 31, Winnetou comes to the last two fences, they too might just be able to scrape inside the time. It's going to be close for this French rider. 5.43, 5.44, she needs a second, she might just make it. I think she's just over, but only fractionally there. I zobaczymy, czy uda się zmieścić w czasie. No niestety, delikatne spóźnienie, 5 minut 47 sekund, czyli dwusekundowe spóźnienie. Well, Lulu did it in 5 minutes 47, so just 0.8 time to add there to her score for Team France. Brilliant start to this pony's European Championship here. I jeszcze włoska zawodniczka walczy nieco pomiędzy tymi dwoma jelonkami, no ale udało się pokonać przeszkodę 11. Teraz widzimy ją kierującą się już w stronę Szweda. To ta chłoda ustawiona nad rowem i za chwilę po raz pierwszy oglądać będziemy włoską parę w wodzie. So Martina now with Olympic lad at the water complex for the first time. Going for the longer route out. This is the first time we've seen this used. They did have that earlier run out, but that hardly seemed to waste any time at all. Interesting line there. Great cheer from Italy, I'm sure, as they are really encouraging this pony on just that one refusal to their name at this stage. Widzieliśmy, że zawodniczka z Włoch wybrała inną drogę pokonywania przeszkody z numerem
14 pojechała na te niebiesko-czerwone domki, ale ona raczej zwraca się tym wyłamami nie ma już za bardzo czas na wysokie miejsce, tak więc ważne jest teraz tylko, aby dojechała bezpiecznie do mety. Well, a new starter for Team Netherlands now. You'll hear the noise, I'm sure. They're one of the biggest cheering teams we have here. Daniel Haver coming out on their lovely dressage in fifth place, 28.1, with the brilliant Zeb coming out now. So a really good chance to get a good score for the Netherlands. They're safely away. Daniel Haver over the first two. Going out to the tabletop, fence four, big white table. I proszę Państwa, przed chwilą występ rozpoczął piąty zawodnik po ujeżdżeniu reprezentujący Holandię, Daniel Haver, wysiadający konia Z. A właśnie teraz ostry nawrót w lewą stronę wykonuje Martina Guerra, wysiadająca konia Olympic Lad. Well, another rider using the alternative route at five, that's Daniel Haver. It's pretty quick. We didn't actually see if he presented at the checkerboard, so I think he's just elected to use the long route there. And we'll let you know if there was a problem there in a moment. Meanwhile, Olympic Lad is heading for home, just five left to go. Daniel Haver safely through the double of houses at 6 and 7. Well, with that early stop and a couple of long routes, Olympic Lad will be into time penalties. They're just picking them up now. They've just passed the 5:45 mark and they're coming to the last two fences for this lovely ride for Italy. I za chwilę ogonek będziemy ostatni skok w wykonaniu włoskiej zawodniczki, ale pamiętamy, że jedno złamanie na skok przez ostatnią chwilę na pisarki S3-ką. Czekamy na czas tej pary. 6 minut 11 sekund, w sumie 34 punktu karnego. So Olympic Lad, 6 minutes 11, 10.4 time and 20 penalties. They add 30.4 to their score. Daniel Haver did not have a problem with fence 5. It was a choice of his to take the long route where the checkerboard double is on the far end of the course. But my goodness, this pony can really go. It's shifting across country. They're at the Tropeana coming now through the water. Listen to the Netherlands cheering their rider on. Daniel Haver, proszę Państwa, który najlepiej zaprezentował się podczas próby ujeżdżenia w czwartek, kiedy oglądaliśmy 20 przejazdów. Zawodnik ten wybrał również dłuższą drogę na przeszkodzie 14. Lekko zapiął się pomiędzy tymi domkami, ale na szczęście koń ustał na nogach. On również ustał w siodle. Well, of course, now the first of our individual riders. This is Xanthan Devesolo for Great Britain, riding Barmona Lass. It's a 34.5 starting dressage score for them. They're away on the course with Susie, as the pony's known. Sixth at Brandhall, fifth at Western Park, third at South of England, so a strong showing in 2019. And also, at Mill Street 2018. They've been together for 3 years and they are racing away, already going to fence four. Widzieliśmy przed chwilą, jak zawodnik Holandii również wybrał inną opcję pokonywania przeszkody 18. Dwie wąsko ustawione hyrdy. A tymczasem jest na trasie para z numerem 7, czyli Xanthan Devesolo i Barmona Lass. Para z Wielkiej Brytanii, 23 miejsce po ujeżdżeniu na koncie 34 punktu karnego. Well, Daniel Haver on this very competitive dressage is out at fence 16 and 17 now, the next water complex, the Boda complex at 17. Meanwhile, Xanthan Devesolo goes straight through the double of checkerboards. We've got Daniel at the two corners, which he clears beautifully. That puts them at 20, so they've got to fence the hanging log, last of the mount, into the water to go at 22.
i widzimy, jak zawodnik z Holandii jedzie dość spokojnym tempem. Zobaczymy, czy uda zmieścić się mu w normie czasu wynoszącej 5 minut 45 sekund. Jak na razie jego czas 5 minut 20. Zobaczymy, czy w ciągu tych 20 sekund uda mu się dojechać do mety, no ale raczej nie. So straight down into the Poona water, scampers up the bank, just hidden behind a tree from us. And this is the way a lot of riders are taking it. They turn right as they come out. He's only just scraped through that skinny. He nudged the flag, but it stayed up. So a bit of a moment there for Daniel Haber, but he's coming home well. Checks his watch. Licznie zgromadzona publiczność z Holandii czeka na swojego zawodnika. Ale niestety nie ukończy on tego występu bez punktów karnych. Na pewno jakieś zostaną mu dopisane za przekroczenie normy czasu. Teraz jeszcze ostatnia kombinacja. Przejeżdża przez stędowek, który ma na celu wybić konia z rytmu. Naruszył jeszcze on for the team Netherlands. A 14.4 time. They finish on 6.21, 14.4 time, but a jumping clear for the Netherlands, Daniel Haber. Czas zawodnika z Holandii 6 minut 21 sekund, 14,4 punktu karnego. Meanwhile, Zante de Vesino clear all the way, coming to 14 now, coming back into the water. And another one to take the direct route in. Now the two island fences, water to water, take off to landing. Beautiful running, my goodness, this pony is really loving it out there. Baramona Vas flying as an individual for Great Britain. Zawodnika z Wielkiej Brytanii, Xante de Vesino, jedzie tylko i wyłącznie na swój wynik indywidualny. Brytyjski skład brytyjskiej drużyny wchodzą Freya, Patrick Ibel, Watson, Finn Hall i Daisy Bett. Now this vet complex at 20, just going to watch Daisy. Xante into there, over the little hobby horse, down into the dip. First of the corners coming up, she nails it there. Turning, he's really fighting her, but she got a beautiful shot through the second corner as well. On they go to 21. Ta trudna kombinacja nie sprawiła żadnego problemu zawodnicy z Wielkiej Brytanii, a zobaczymy, co teraz na trasie zaprezentuje Susan Shanahan z Irlandii i Fernhill Mix and Match. Miejsce 26. Zdaje się, że na koncie 35-30 punktu karnego ona jedzie również tylko i wyłącznie indywidualnie. So Fernhill Mix and Match going for the longer route through 5, our new starter for individual rider for Ireland, Susan Shanahan, on a lovely 36.3 dressage, and they're safely through 5, but I say the longer route, the choice they took, and they move on safely to fence 6 now, turning at the far end of the course. But we're with Xante de Vesino. It's been a brilliant round at this stage. Her time 5:24 as she comes to the last of the complexes here, just steadying for that. She may just get home inside the time. She clears here. My goodness, look at this. Coming to the last, 5:38, 5:39, 5:40. Just make it. Proszę Państwa, najprawdopodobniej kolejny bezbłędny przejazd bez punktów karnych. Tak, 5 minut 44 sekundy, czyli Brytyjka zmieściła się w normie. Jeszcze została jedna sekunda zapasu. A teraz widzimy zawodniczkę z Irlandii przejeżdżającą przez tak zwany kafin. Well, Xante de Vesino, 5 minutes 44, just 1 second inside the time. Nothing to add. Brilliant round for our second British rider. Well, the competition really hotting up here at Streatham. We're getting some brilliant rounds from these ponies at this championship level. As we watch the Fernhill Mix and Match, Susan Shanahan safely through the hobby horse at Narrow Skinny at 10 and 11. Trikana next at 12, and then we'll see them at the water.
So individual rider for Ireland, here we go. Sure, we're going to get a cheer from the Irish here. Kontakt z wodą wybiera teraz skok przez wąski front ustawiony bezpośrednio po wyjeździe i za chwilę po przejście przez las po raz kolejny jej srogaty koń zmoczy sobie kopyta. Well, Ireland started in a team position of fourth. This is an individual rider. They gave us a thrilling team jumping competition yesterday where they took team gold and they snatched it at the end of the team jumping. This is Van Hill doing a great job in the water. Listen to the cheers as they go away now to the country again. Couple of Ireland fences before the Poda water at 17. Swedish rider now, individual rider, and this is DJ San Diego for Nicole Palm for Sweden. Riding individually, 32.5 dressage, two Nordic championships to their name, two Swedish championships to their name. This pony is known as Siggy, and he's described as anxious but very brave when it comes to cross country. So let's enjoy this one as they go out onto his cross country, his favorite phase. A już proszę Państwa, na trosie krosu jest Nicola Palm ze Szwecji, dojeżdżająca konia San Diego. 13 miejsce indywidualnie, 32,5 punktu karnego. Szwedzkiej drużynie nie udało stworzyć się całego 4-osobowego, nawet 3-osobowego teamu. Zawodniczka ta jedzie indywidualnie. Próba terenowa to najbardziej ulubiona próba jej kuca. Ona teraz wybrała alternatywną opcję pokonywania przeszkody z numerem 5. Is the long route through fence 5, as did Fernhill mix and match. They come here now through the Poda water. There's several choices here. They can do it left, they can do it right, they can do it straight through. That would have taken a second or two, but it really seemed very quick through there. Wiele jest opcji pokonywania przeszkody z numerem 22. Widzieliśmy teraz, jak zawodniczka z Irlandii wybrała skok przez ustawionego po lewej stronie konia, a teraz dojeżdża na ostatni koniec, za chwilę będzie kończyła występ próby terenowej. Oh, she just had a run out there at the end of the course, having to circle. That was at the final double at 23B. So, disappointment there, that's going to be a late 20 penalties for our individual rider for Ireland. No niestety trochę zawróciło mnie irlandzką zawodniczkę w ukłonie, a przeszły z numerem 24. Potem nie mogła już prawidłowo najechać na wąski front ustawiony po wyjeździe z rowu. No i pod koniec występu 20 punktów karnych. I kończona z czasem 6 minut i 15 sekund i w sumie 32 punkty karne na koncie Irlandii. So Fernhill makes a match home on 6:15, so it's 20 time, they add 32 to their total score. Nicole Palm meanwhile out at events 10 and 11. Nicole Palm i kucnego zawodniczka nazywa Sigi dojeżdżają już do wody. Zawodniczka oprócz jazdy konnej lubi także grać w piłkę nożną. Oh dear, a fall on the flat there for Nicole. There's a longer route coming out of the water. They're on the flat, on the turn. There's not a refusal at the fence. They are parted company. Bitter disappointment there for Nicole Palm. A really unlucky slip up on the corner. Troszkę zbyt ciasno za złodziczka pojechała po tej przeszkodzie. Zabrało tylne nogi jej koniowi. No i niestety upadkiem występ kończy zawodniczka ze Szwecji. So a disappointment there, but for Italy now we have Valentina Garavelli Alamar out with Davita Mystic Sundance, individual rider for Italy, 40.3 dressage there on course, and this pony is nicknamed Habitat. They're not quite sure why, but it seems to suit him. Second place at Scandiano, fourth place at Ravenna, and fifth at the Italian Championships in Palatoni del Vivaro in 2019.
This is their dream, to go to a European Championships. Now let's hope they enjoy the dream here, our cross country. I witamy na trasie crossu, proszę Państwa, parę z numerem 10. Jest to Valentina Caravelli, Alomar z Włoch i Tabitha Mystic Sundance. Oni, którego zawodniczka nazywa Habitat. Oh, they've had a run out at Fence 5A. Didn't work out, the little checkerboard skinny caught them out. So now they'll ride the long route, so a disappointing Nie wiemy, dlaczego zawodniczka zachowała się akurat tak przy tej piątce. Tak widocznie nie była za bardzo pewna tego, jak to jechać. No, zaliczone zostało to jako wyłamanie, czyli 20 punktów karnych na koncie Włoszech. So Valentina on her way to the two little houses at 6 and 7, nursing 20 penalties there. Taking it steady now, and in a moment we'll be back to the team riders and team GB's. Nibble Watson will be going to the start. Włoszka dojeżdża teraz do kombinacji przeszkód z numerem 9 i wybiera ona do pokonania te stacjonaty ustawione na górkach. Ten dołek ma na celu, ale tutaj również wybicia konia z rytmu, ale nic takiego się nie stało. No ale mimo wszystko zawodniczka jedzie dalej z jednym wyłamaniem na koncie, czyli będzie miała przynajmniej 20 punktów karnych. So Valentina Caravelli out there with the lovely Tabitha. They're on 20 penalties from that problem at 5. Taking the two little hobby horses, wide and narrow on the mound. Nice sweet line through there. On they go, gaining confidence with every stride. And I'm sure the Italians are going to give a big cheer as they come to this Stracona. First visit to the water. Polska zawodniczka zawsze marzyła o tym, żeby wystąpić na mistrzostwach Europy. I po raz pierwszy, niestety ostatni, będzie jechała na tym roku, co by podwale będzie liczyć na to jej wiek, bo na pewno to kolejne mistrzostwo, jeżeli na takowe się zakwalifikuje, pojedzie na innym koniu. So now we're into a clutch of team riders and the second team rider of the team GB. Following Freya Partridge's brilliant clear inside the time is Nibble Watson coming out on 30.3 dressage with Brookham Lodge Penny Lane, second to go for the team. They've had a very strong season in the UK, winning at Withington, winning at Tweezledown, third at Brand Hall in the CIC two-star short format on this lovely Disney, and they were also reserves for the 2018 team. I proszę Państwa, przed chwilą Sandbox zaprosiła pana skład brytyjski drużyny Ivo Watson. No ale niestety przed chwilą widzieliśmy drugie wyłamanie na koncie zawodniczki z Włoch na przeszkodzie numer 18. Well, unfortunately, problems mounting there for Valentina. She's had a second stop on course. This was a run out coming through the water at 18. But Nibble Watson for Team GB, she's going direct to the checkerboards. It's caused quite a few problems, and she nails it straight through there, turning at 5 now, on to 6 and 7. I proszę Państwa, niestety para z numerem 10 Caravelli, Valentina Alomar Caravelli nie dojedzie do końca. Kolejne wyłamanie na przeszkodzie ustawionej przy wodzie. Sadly, we see it's the end of the day for Italian rider Valentino Caravelli Alomar. Looks to have retired with a third stop on the cross country. This was the alternative coming out of the water. So, disappointment there. So, we're just with Emma Watson now on course for Great Britain as she safely through. She took the triple combination there with a ditch in the middle at the fence 9 ABC. Didn't seem to waste a moment's time. I said both of those fences options would neither of them take more time than the other. Brytyjka, która dosiada w końcach
którego wszyscy w jej drużynie nazywają Disney. W zeszłym roku była tylko rezerwą brytyjskiej drużyny. Teraz wchodzi w skład brytyjskiego teamu i prezentuje się to bardzo dobrze. Ma miejsce ósme, idzie z wynikiem 30,3 punktu karnego. I za chwilę Brytyjkę jadącą z numerem 11 oglądać będziemy It was an opponent, Disney, looking well up for it as they come to the water, just as a little reminder, not wanting to waste any time, just going for the direct route out. Got in balance between hand and leg, neatly through the flags, they turn and the cop is a huge cheer from the crowd there at the water. Jeszcze podziękowała Brytyjka swojemu ojcowi za to, jak przeprowadził on ją przez te przeszkody ustawione w wodzie, gdzie teraz przeskakuje przez dużą wodę ustawioną pomiędzy drzewami i po raz drugi. Ebel Watson now on her second visit to the water, coming to the two island fences, gets a lovely stride in the middle. To waste no time, she urges Disney away from them now to the course. A po pierwszej przeszkodzie jest już para z Dani Even, Tails i Silverhorn Linux. Miejsce 38, 41 punktu karnego. Para wchodzi w skład duńskiej drużyny. Well, first of all, a little team of three from Denmark. All their scores will count. Whereas a team of four, they have a discount. But it's lovely to have Denmark here, trailing a little after the dressage. But they're on track. It's Ibn Kells leading the way for Silverholm's Lennox. 40. Duńska drużyna jest najmniejsza. Udało się zebrać się tylko trzech członków. No ale mimo to mamy nadzieję, że uda się dojechać całej drużynie do końca i zajmie ta drużyna zadowalające miejsce. Jeszcze widzimy, jak troszkę brytyjska zawodniczka Ibn Watson podgania swojego kurca przed ostatnimi przeszkodami. Well, Ibn safely through 20, just saw it give the little pony a slap as they landed. A little reminder, he may just be tiring a bit, or it may just be what they like doing. Three more fences to go. We'll give you their time. There are 5 minutes of time at the moment, but there's a refusal on course for Danish rider Silverholm Lennox, and this is at fence 5. So they have to go for the alternative route. No proszę Państwa, Dunka miało jedno niepowodzenie na członie, a przeszkody z numerem 5. Myśleliśmy, że wybierze ona łatwiejszą alternatywę po tym wąskim froncie, ale była ona bardzo ambitna, postanowiła poprawić się tą przeszkodę, no i jedzie dalej. She was fractionally over the time, but it's a brilliant jumping clear for second team rider for Great Britain. A konie Silverhorn Linux, którego zawodniczka nazywa Noxy, zawodniczka z Danii, do roku 2017 nie startował w konkursach WKK, wcześniej tylko ujeżdżali skąd, tak więc ona doprowadziła do tego, że startuje on w tym najbardziej widowiskowym konkursie. Well, Ibn Watson's time 5 minutes 51, so just 2.4 time penalties to add for Lane. Another good outing for the British team. Oh, the second refusal for our Danish rider raises our hand at fence 12. I hope we'll just see them represent. So very short stride, she's trying to get over the hobby horse, down the mound, up the other side they go. But another 20 penalties there for Team Denmark. Widzimy, że zawodniczka z Danii jest bardzo ambitna, pomimo tych już dwóch powodzeń jedzie dalej. No i niestety trzecie tu będzie musiała zakończyć. Well, sadly we see Ibn Kells now eliminated for a third refusal, Silverholm's Lennox on course. So problems there, sadly, for the Danish team, as we
A new starter, it's Pascal for Charlotte Schulz-Zermussen for Germany. Team Germany, they go out on a 35.5. Only horse and rider, in fact, on course now at the moment as they come to the little house at three. My goodness, this she is flying at this early stage. Charlotte Zermussen for Germany. A proszę Państwa, no wręcz niesamowite tempa prezentuje teraz koni Pascal, którego musiała Charlotte Schulz-Zermussen. Jeszcze nie widzieliśmy czegoś takiego na trasie crossu. Zobaczymy, czy uda się dojechać takim tempem do samego końca. Jak na razie Niemka dojechała do piątki. Ona ma po uderzeniu na końcu 35,6 punktu karnego. Well, Charlotte now coming to the first of the challenging questions. She's going for the long route of five. This is a deliberate choice as she clears the first element. Really has to hook back on Pascal to make sure that they get the second element, 5B, safely on their way, but a little bit of time perhaps and they may regret it later on. Zawodniczka z Niemiec wybrała dłuższą drogę pokonywania przeszkody z numerem 5, no ale będzie ona tak szybko, że wydaje się, że nie będzie to miało aż tak znacznego wpływu, jaki czas osiągnie na koniec, ale raczej nie będzie to najlepszy wynik, ponieważ teraz widzieliśmy jedno wyłamanie przed przeszkodą z numerem 6. Well, I'm afraid they've had a run out at fence 6. The rustic house has just dumped down to the side, so picking up 20 penalties there for Charlotte at the first of the two houses at fence 6. This pony is really quite a handful. Apparently he's called Pascali, often behaves like a little princess. This is certainly giving Charlotte quite a hard time out there as they pick up 20 penalties now at fence 6. Jasnika wybrała potrójną opcję pokonywania przeszkody z numerem 9, tak zwany kowi, ale kowi może się troszkę źle kojarzyć, tak więc na tą przeszkodę można także mówić, że jest to tak zwany ruch Pulvermana. Teraz zawodnika jeszcze hamuje swojego konia przed tymi jeleniami ustawionymi na górce. Well, Pascal really fighting with Charlotte out here. They're managing to just get as much accuracy as they can, but he's such a keen pony coming down to the chicane. And we'll see them heading into the water. He's really pulling there. So now time to return to Team Ireland with their second rider, Tiki Hancock, out there with Coppenard, Spring Sparrow. 33.8 their dressage. They're away very fast indeed. This horse only second at the international early 2017. And they've absolutely no idea why. All problems for Team Germany here with Charlotte. She's now able to take an opportunity for Ireland, afraid she's away. So they are okay, she landed very softly and we have a loose pony on the course, which is Pascal. So sadly, great elimination there, just watching this run out they had in the water. So now going for the longer option, coming out of the water, really has to ride hard. She's lost her stirrup as she jumped the first fence and sadly landed safely but off the horse at the B element. No i niestety, proszę Państwa, Niemka Charlotte Schulz-Zermussen kończy upadkiem. Występ w próbie terenowej, na szczęście nic tego się nie stało. Jeszcze na naszym ekranie widzieliśmy zwolnione tempie i jak rozwinęła się poduszka powietrzna schowana w jej kręgu, tak więc bezpieczny upadek, no ale niestety mimo to zawodniczka jest wyeliminowana.
Well, Tiki Hancock decided to take the long route through five, the double of checkerboard houses there. Number of riders opting to go on the longer route there. Doesn't take a lot more time, but certainly those valuable seconds may well be counting seconds. As it comes now to the double of rustic houses, 14 mile, 6 and 7. This little pony looks like there's a lot of Connemara in this one. Is doing a great job out there. They're such careful ponies, and it's lovely to see them having such a great outing at this early stage. Tiki Hancock, która także bardzo lubi pływać. No, na szczęście udało się przeskoczyć bezpiecznie przez człon AB przeszkody z numerem 9. A niestety ona dalej bez punktów. So Tiki moving on to fence 10 now, the hobby horse is on the mount. And this fence has jumped quite well, 10 and 11. Two fences they can circle in between if they choose to. Just watch them come nice and steady now. Up the mound they go. Nicely over the top. Swinging left-handed now. As this little pony just had a bit of a look out to the right there, but she said, come on, we've got a second one here. Now the chicane will see them, and you'll hear the cheers from Ireland as they come to the water. In a moment of 13, a huge jump over that chicane. Zaledwie 12 lat i proszę Państwa, 12 lat, ale już startuje w tak wymagających zawodach. Wchodzi w skład irlandzkiej drużyny, która po drugiej mierze zajmuje miejsce czwarte i cały czas liczy się w walce o medale. So Tiki comes back to the water, rider away from Team France, is Jonas de Mericourt on the beat of the building. And this one is now here, 34-14. This is the Irish cheers there as Tiki and his brilliant little pony go flying away to the last of the big loops on the course. Tiki Hancock wybrała łatwiejszą, ale troszkę dłuższą opcję pokonywania 18, pojechała dalej i już za chwilę będzie myślała ona o ukończeniu występie w próbie terenowej. A tymczasem na trasie klasy jest już Jonas de Vericourt i widok DVD. Zawodnik z Francji, 25 miejsce, 34,80 na koncie. Well, Jonas made a beautiful job of fence 5 there, the direct route over the checkerboard double. It was a lovely riding, they came at it quite fast, but Tiki now at the double of corners. She got the second corner, no, she glanced off sadly, and the second of the corners, this is a 20C. So now, can either use the alternative route or represent. I think 20C doesn't actually have an alternative, she has to jump in. Yes, she does. Second attempt, but 20 penalties there for Tiki. I Tiki Hancock poprawiła się na członie ze przeszkody z numerem 20. Pokonała ten trudny korner i dalej. No niestety jedno wyłamanie będzie miała na koncie zawodniczka pochodząca w skład irlandzkiej drużyny. Teraz będzie przejeżdżała przez wolę sponsorowaną przez firmę Poda. Well, Tiki's time at the moment is 5 minutes 55, so they're going to be into considerable time and penalties as well. Another different route there, when coming out of the Poda water, turning right-handed up around the bank and a nice direct line out over the second element. She's only 12 years old. Jonas now safely through the double at 10 and 11. Bardzo ciekawy sposób wybrała zawodniczka z Irlandii pokonywania tej przeszkody z numerem 22, kiedy obchodziłem głos, nawet można dojrzeć, nie brałem pod uwagę takiej opcji, no ale wszystko mam się zdarzyć. A przy pierwszej wodzie jest już zawodnik z Francji.
Time home for Tiggy is a total there of 44.8, and with that one refusal, 20 penalties, and 24.8, they finish on 44.8. Finishing score for Tiggy Hancock. I don't have the very good to Dosha, but it's a good job, and now we have Larry Kostel. Well, Jan has been urged on by the enthusiastic French crowd here. They are absolutely flying out there. It's been a beautiful round for Team France at this stage as they head away to the next of the water complexes. Rush into the water in a minute. Safely over the log, now swinging left-handed to the shaped brush top into the water. Where will they go, left or right, when they land? Francuski zawodnik, którego oglądamy teraz przy przeszkodzie z numerem 20, to członek srebrnej drużyny mistrzostw Europy z ubiegłego roku, indywidualnie numer 13. Well, safely through those double corners at 20 A, B and C for Team France. Now straightforward hanging log before the next water complex, the polar water. A francuska drużyna, proszę Państwa, zajmuje po wczorajszym ujeżdżeniu miejsce drugie. No niestety dość nieciekawa sytuacja, ale na szczęście francuski zawodnik wyratował się tutaj i jedzie taką samą drogą jak jadąca wcześniej młoda Irlandka. Well, Jana safely through the pool of water, another one to turn right, go straight out of the water, round the water complex to go straight line out over the 22B. So coming to the 23rd, they're on 5 minutes 28 at the moment, they're going to be close to the time. Kurde. Come on Team France. Przeskoczył przez ostatnią przeszkodę, delikatne przekroczenie normy czasu 5 minut 52 sekundy, 2,8 punktu karnego za to delikatne spóźnienie. Well, it's 5 minutes 52, 2.8 time there for Jonas and Devericor. Great round for Team France, just only 2.8 time penalties. So just while we have a short break at the start, it won't be very long. This is the way the leaderboard looks individually at the moment. The top six places belong to Ivel Watson on 32.7 for Great Britain. Grace Tyrrell for Ireland on 33.3. Freya Partridge, another rider for Great Britain, 33.4. Fourth place, Anthony de Vesselo for Baramona Lass for Great Britain as well. Fifth place for Jonas de Vericor coming home on that 37.6 for Team France. And sixth place also for France, Lilou Ducastin on 38.3. The individual placings at this stage. Przerwa, można powiedzieć, była tylko teoretyczna. Właśnie przed chwilą Stanwoks opuściła Ginebra Grisetti z Włoch i Mata di Casa Romito. Miejsce 20, 33,7 punktu karnego. I para ta wchodzi w skład włoskiej drużyny, która zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji drużynowej. 16th podium rider to start now. They're at the third fence. Team riders there for Italy. This is Amata di Casarabito for Ginevra Grisetti. Italy need a good round here, having lost an earlier team rider. So a lot of pressure on young Ginevra's shoulders here as they go to fence three and out to the white tabletop at four. Yeah.
za chwilę omawiamy Włoszkę pokonującą pierwszą dominację, czyli przeszkodę z numerem 5 i zanosi się na to, że wybiera ona łatwiejszą, ale dłuższą drogę, skacze teraz przez tą białą stację, na tym, którą można teoretycznie strącić. Ale oczywiście nikomu tego nie życzymy. Potem skok nie przez kraciatą, nie przez kraciaty wąski front, ale wąski front. Biało-niebieskie paski. Well, this long route of five getting more and more popular for the riders, and that was one taken by Grosetti there. This little pony's known as Ami. Pony apparently always bites everybody, so watch out if you're a steward. Seeing a replay here as they go through the double of houses, going on confidently to fence 8 now, the boxer for the choice here at fence 9 of the brush ditch brush or the two jumps on the mound at 9. Włoszka wychylająca kłódca, którego nazywa Ami, dojeżdża już do dziewiątki. A miejcie proszę Państwa uwagę na to, że ten kłódz niestety bardzo często wszystkich gryzie. O czym powiedziała nam dosiadająca go zawodniczka. So just with Team Italy at the moment. Grosetti, this little pony, Ami, doing a nice job out there, clear all the way, perhaps not the fastest at this stage, but there's plenty of distance to go yet. They're just coming along at a lovely galloping pace to the Tricana. Then listen for the cheers of Italy as they come to the water for the first time. First of the complex is at 17, as you were at fence 40. Jeszcze dość mocno rozgrywała skok swojemu kucowi włoska zawodniczka. Teraz ona przestała mocno ustawiona bezpośrednio po wyjeździe. A tymczasem 17 opuściła już na bok 17, czyli stary Van Hotte z Holandii i Fenfil First Lady. Miejsce 29, tak właśnie 35,7 punktu karnego. So the last of our second team riders out now. This is for the Netherlands with Fernhill First Lady out of 36.7 for Stera Van Hoot for the Netherlands. They have this little pony is known as Lady, but Stera says there is nothing else to do but horses. What are her hobbies? She says nothing else because there's absolutely no time left for anything else. Good luck to them. Just got them safely on their way to Venture. A little bit easier for them to jump on the angle, which zawodniczka z Holandii, would have been almost better. Because it's not really physically jumping on the inside. Not easily. Not easily. Well, we see a problem for Grosetti. They are in some difficulties. This is at the water complex, I think, at 17. They're just circling. Not sure what's going on there. As Stera Van Hoot, beautiful jump through five. They took the direct route, made it look just so easy. Beautiful jumping there for the Netherlands team as they go on to 6 and 7. But it looks like a second retirement for the Italian team with Greve Grosetti and Amato Di Casavallo Romito. Sadly, they are leaving the course. Tak naprawdę nie wiemy, co się stało z włoską zawodniczką. Kursuje po trasie krosu. Nie wiemy tak naprawdę, co się stało. Może zabłądziła na trasie krosu. Jeszcze tego dokładnie nie wiemy. Nie wiemy, czy będzie ona kontynuować przejazd. So safely over the Russian ditch at 9AB. In fact, they went for the double of jumps on the mound at 9AB. Brings it now to the next combination, again on a mound, the wider hobby horse at fence 10, followed by the narrower one at 11 on the left-hand loop. Coming up the bank confidently, beautifully over there. Gets a good turn to the left and sweetly through the other side. On they go, chased by their supporters to the Tricana.
And then the Netherlands are by far the noisiest team here. You wait till they get to the water. I'm sure we're going to hear, if they go successfully, a massive cheer for this combination. Jak na razie żadnych błędów. Z Włoszką. No i tak, jedzie ona dalej. Nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło. Well, this team from Holland, they never fail to provide huge support. I widzimy, że Włoszka jedzie dalej. Może potrzebowała zrobić sobie krótką przerwę. I teraz drobne przeszkody z numerem 20 wybiera teraz łatwiejszą, ale zdecydowanie bliższą opcję pokonywania tych przeszkód. No ale po takim przestroju na pewno nie może, nie mogła. Crescenti in fact is continuing on course. We saw them walking away, but they seem to recharge themselves. They're very, very slow. There must be some penalties there, but it's not actually showing us at the moment. Here we go for the Netherlands at the return through the water. Mestera van Hoot at the third and final element coming out. They're going for the longer route out. Now this is the double, one stride in between and safely through the other. They waste no time. A holenderska para wybrała dłuższą drogę po wyjeździe z wody, niedługo skakanego tego wąskiego frontu w wodzie, a dwie skośne firmy. Teraz widzimy już tą parę przy przeszkodzie z numerem 20. Teraz ostry najazd i za chwilę czekać będzie już ostatnia część rury terenowej. Well, third hill first lead. This is the one we're tracking for the Netherlands team. He's a real escape artist, this little pony. We've just seen a bit of replay of him there. So individual rider now for France is Manon Marib coming out onto the course with Regence de Belair, individual rider for France. Oh my goodness me, she's in a real problem with fence fire. She landed right up his neck. She's recovered beautifully and gets through. No penalties there, but a very lucky moment for Manon Marit there and rider for France. Widzieliśmy, że bardzo dużo szczęścia miała na przeszkodzie piątej para Maumaro i Ugen del Ebel. Tam koń zamieścił się na członkowie przeszkody z numerem 5. A teraz widzimy, że ostatnia szczęścia Well, third hill first, Lady safely home on 6 minutes, and just looking for their time, 6 minutes and 5, so 8 penalty points for time. Mostera van Hoop in a great round for the Netherlands there, as they jump clear and 8 time to earn. Po raz pierwszy z wody, za chwilę po raz drugi mierzyć się będzie z tym kompleksem, a pomiędzy tym jeszcze czeka na skokę przez tą wodę ustawioną w lesie. So the 15-year-old Manon Marit out on course now and coming back to the water. Individual ride for France with Legeance, who is an 11-year-old. They were third. The CCI Open is a mile back to the water. Selected them for the European Championships. And this little horse is known as a Dudonheim. And this rider, Yona, as you were, Manon, a real passionate lover of animals. Away she goes now. To the second of the first of this loops on the course to find the fences 17 and 18. Mm.
No i proszę Państwa, para z Francji miała dość efektowne wyłamanie na przeszkodzie ustawionej w łodzie, no ale udało się potem poprawić i jechać dalej i niestety z 20 punktami karnymi na koncie Maron Barron jedzie dalej. Well, Maron Barron picking up 20 penalties at 18p in the water. She's now riding very confidently at the two corners as they come out to 20 A, B and C. They're safely underway, kicking on now but carrying 20 penalties from that refusal in the water. I proszę Państwa, widzimy na trasie crossu jedyną parę z Belgii. Jest to Rick Van Gorp i Tunboy Flight. Miejsce 42 indywidualne, 50, równe 50 punktów karnych na koncie i Belk teraz wybiera dłuższą drogę na piątce, ale chce on tylko bezpiecznie dojechać do linii mety. So new starter for Belgium individual rider is Brekren Gorp coming out with Tullyboy Flight. Elected to take the longer route through fence 5, they come out on a starting score of 50 in 42nd place. Wish them well. A sole rider from Belgium now on course along with Maron Barron for France. I jadąca z jednym wyłamaniem na koncie francuska para dojeżdża właśnie do kombinacji przeszkód z numerem 23. Najpierw skok przez hyrdę do dołku. Potem kolejna hyrda bezpośrednio po wyjeździe i ostatni skok. So this is Maron Barron coming home. They actually didn't waste an awful lot of time with that refusal of 20 penalties. Give you their time in a moment. It's a total of 23.2. So only 3.2 time penalties, 5.53, despite having that refusal. Pretty good finish there for that rider, but the 20 penalties have to count. I belgijski zawodnik dojeżdża już do przeszkody z numerem 15. Cały czas jedzie bez żadnych błędów i być może uda się tej parze polepszyć pozycję zajmowaną po pierwszej próbie ujeżdżenia. No ale teraz po zmianie przepisów największy nacisk kładziony jest właśnie na próbę terenową. Mniejszy zakres kiedyś, że po ujeżdżeniu można powiedzieć, że było już wszystko jasne. Well, this 9-year-old Irish bred mare, Tullyboy Flight, Brek Van Gorp, having a good outing there as they turn to the coppice now before coming back to the water at 16. And away goes individual rider for Norway. This is Julian Gamle with Boiliana, 3.7 in 20th place. Not bad at all, but a starting score. Boiliana for Norway. Występ tymczasem rozpoczęła zawodniczka z Norwegii, Julian Revik Gale na koniu od Boileana, a zawodniczka Huta nazywa po prostu Leny, ubiegłoroczna mistrzyni Norwegii, tegoroczna mistrzyni krajów nordyckich. Earlier down the way very fast, let's see what they choose to do at fence 4 and 5. Just see them turning at the top of the course. Meanwhile, Tullyboy Flight for Belgium, they're having such a good outing there. The double of corners knocks the flag. The first element seemed to go inside though, and the horse with his back legs just kicks the flag out as they get safely through the double of corners at 20. Belgijska para potrącała chorągiewki na kornerach, no ale tu raczej o żadnym błędzie flagi nie będzie mowy. Ale słyszymy, że wyłamanie na członie, a przeszkodę z numerem 5 ma zawodniczka z Norwegii. So Norwegian rider, she's going for the direct route, but she's in trouble unfortunately in 5A. She ran really quite a pace at the first in the checkerboard, so sadly an early 20 penalties there. She will now go for the alternative route as Tullyboy Flight. This has been a very impressive round by the Belgian.
Zastanawiałem się, czy ktoś pojedzie w taki sposób, jak na przeszkodach 6-7 pojechała Norweszka, że ktoś będzie przejeżdżał przed tymi sznurkami wyznaczającymi drogę. No i Norweszka pojechała bardzo ciasno i udało się pokonać te dwie stacjonarie postawione na łuku. A za chwilę będziemy ostatni skok w wykonaniu zawodnika z Belgii. So Brick Van Gorp coming home, it's been a lovely round for 21 flights. Just a word of caution, there's no result posted for FETS 18. That may be under question, but they're home on 6.06, so it's just an 8.4 penalty showing. But I say we don't actually have a score of FETS 18 to report on that one. Może nie najszybsze tempo, no ale ważne, że przejazd bez błędów na przeszkodach i przejazd bezpieczny. 6 minut, 6 sekund, tak, występ powietrznowy zakończył Brick Van Gorp z Belgii, Tuli Wolfsburg. So Norwegian rider Julia Boylena is beaming away, having a lovely outing there. There was an early 20 penalties for them at fence 5, but they're moving on now, safely through the water. And away goes now number 21, another individual rider, this time for the noisy Netherlands. It's Sennep Van Hoot with Naughty Boy away over the first. Naughty Boy. Po pierwszej przeszkodzie jest tymczasem, proszę Państwa, Sennep Van Hoot z Holandii, wygrywający konia na wyborczym wyłamie miejsce 37, 40 punktów karnych na koncie, a kolejne wyłamanie niestety dwa zawodniczka z Norwegii, tym razem wyłamanie na 17 i kolejne wyłamanie, no w związku z tym zawodniczka będzie wyeliminowana. Sadly, they're eliminated out of the water. So we're now left with Sennep Van Hoot, Naughty Boy, little escape artist of a pony. They were 11th at Katarate Sepione, third at the Dutch Championships, and they've also jumped here at Strangon before, the earlier competition in June, where they came in 19th place. So just Naughty Boy and Sennep Van Hoot now turning to take the longer route through 5, their choice, no refusals there, as they just loop around 5 to take a bit of time, but stay clear. Sennep Van Hoot wybiera dłuższą drogę pokonywania trudnej piątki. Oprócz jeździecem interesuje się pana także piłką nożną i teraz dojeżdża do trudnych przeszkód 6-7 i też jedzie ona bardzo ciasno, pod dużym skosem pokonuje te dwie stacjonary. Well, Naughty Boy, this is an escape artist of a pony, looking super intelligent out there as they clear the officer at 8. Coming on now to the optional fences here at 9. They can either jump the two fences on the mound, this has certainly been the majority choice, or a three-part combination with a ditch in the middle and staying on the flat. No problem there. Lovely jumping there by Naughty Boy. Sennep Van Hoot. On there you go. To the Trakaner at 12. The horses at 10 and 11. Edoiska zawodniczka zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach Danii. A, przepraszam, mistrzostwa Holandii. Oh, dear me, Senna caught out with a refusal. Now that was at the second part, the narrower hobby horse, and it never just ducked out to the side. A bit of confusion between pony and rider there. So, what a shame. They pick up 20 penalties there. This was at fence 11. No, niestety, wielka szkoda. Jedno wyłamanie na 11. Tak więc nie będzie raczej zbyt wysokiego miejsca. No ale teraz para pani walczy o to, aby dojechać do końca, aby ukończyć próbę terenową, a jutro ukończyć się całe zawody.
safely through the first water crossing for Nordsjöborg. And next to go for Sweden, individual rider is Lil Nyla with Lakan King. So individual rider for Sweden, here on a 36.3 dressage. They were second in the CCI ponies at Kalundborg in Denmark. Bronze medal in the Nordic Baltic Championships. And they won the Swedish Championships in 2019. And this pony is known as King, and acts like a king. Witamy na trasie parę ze Szwecji. Jest to Wilna Nyklen i Lakan King, tegoroczna mistrzyni Szwecji, wybiera dłuższą opcję pokonywania piątki. Przed chwilą przeskoczyła przez stronę białą stacjonatę, którą można strącić. Za taki błąd jest 11 punktów karnych, ale na szczęście nic takiego się nie przydarzyło i jedzie ona dalej. Well, Lakan King using the long route through fence 5 by their choice. No refusals, just a little bit more time taken. They go on to this double of houses at 6 and 7. A koń Lakan King, którego wysiada Szwedka, jest nazywany w jej stajni po prostu królem, ponieważ właśnie jak król stajni się zachowuje. Well, Naughty Boy safely through the fences at 20. Next to approach is the hanging block before the water complex, the Foda Water at 22. I honegerska para dojeżdża teraz do drugiej wody. Tu niestety jedno wyłamanie na koncie. Well, she just squeezes out of the water in time to get round to 20. ABC does a good job there, but Naughty Boy was wanting to stay in the water. If any ponies lost a shoe with two studs on, it's a front shoe, then please come to the commentary box. We have a pony shoe with two studs, front shoe, in the control box. So, away we're still with Wilma Nyland though. She's having a good outing. She's coming down to the water, Sweden individually. Riding on strongly into the water, giving a great shot. Now looking for the next a chwilę temu występ za kolejny czas na Van Houten z Holandii. Na koniu Naughty Boy 6 minut 26 sekund to czas tej pary. Jedno wyłamanie na koncie. So watching Wilma safely through two elements of water. As Olivia Swan comes to the course, individual rider for Ireland with Rocon Pedro. They are on a 35.8 individual starting score. For Ireland, Olivia Swan, Rocon Pedro. A na drugiej prostej pomiędzy przeszkodami 1 i 2 jest już Olivia Swan z Irlandii, wykonująca konia Rocon Pedro. Indywidualnie miejsce 30, 35 i 80 punktów karnego na koncie i ona jedzie tylko i wyłącznie indywidualnie, nie wchodzi w skład irlandzkiej drużyny. Rocco Pedro looking fit and fast at the start of the course for Ireland. We're watching now. Wilma Nyland at the two corners. Has she got the last corner? She's really struggling, but straightens up just in time. And a good response there from Lakan King as they safely clear the two corners at 20 A, B and C. Zawodniczka ze Szwecji zrobiła jeszcze lekki łuk pomiędzy tymi dwoma wymagającymi kornerami po to, żeby móc łatwiej wjechać na człon B. No koniec, krótki to kłód, tak więc udała się ta sztuka i jedzie ona cały czas bez żadnych błędów. A do przeszkody piątej dojechała właśnie Irlandka Olivia Swan. Well, Rocon Pedro and Olivia, they are direct route through fence 5 with no problems at all.
made it look easy. They are really flying on these early stages. Here he comes now to the double of houses at 6 and 7. Every Horponian rider we see turning inside the ropes there to save time. A te sznurki ustawione przy przeszkodach, 5-6 trochę sugerują konią zawodnikom, jak powinien jechać, jednak nikt nie kieruje się akurat tym, a przynajmniej większość jadą o nim ciaśniej i udaje się, jak pokazać pod dużym skosem, te stacjonary. Well, Vilmon Island now at the last stretch, she's on 6:17 at the moment, so there'll be time penalties to count, but they're safely home and they're clear. 6:20, 14 time to add to Vilmon Island, but a very good round there for the Netherlands, and Naughty Boy, who is, as you were, for Nyla, Vilma and Sweden on that 14 time penalties. Szwedka bardzo dobrze pokonała wszystkie przeszkody ustawione na razie klasy, jednak była dość wolna, 6 minut 20 sekund, tak więc 14 punktów za przekroczenie normy. A do wody dojeżdża już reprezentantka Irlandii, Olivia Swan. So here comes Olivia now to the water with Rock on Pedro, this little pony going beautifully at this stage. Very happy with his water jump. Looking now for the B and C elements at 18 to come out the other side. Smack through the middle, some lovely work there by Irish rider. A proszę Państwa, do startu szykuje się jedyna polska para w tym konkursie, Julia Witkowska, dosiadająca konia Chester. I Polka właśnie teraz opuściła start, bo kieruje się na pierwszą stacjonatę, pierwszą płodę. Well, the Polish crowd here, I'm sure, are going to really encourage this rider on their way. Sole rider on the ground, Julia Witkowska with Chester. They start on 38.8. Away they go here at Stregel. They must be familiar with this track, I would think. For the home nation, riding individually, Julia Witkowska. Julia Witkowska i Chester mają na koncie zwycięstwo w Mistrzostwach Polski Pony, a także w Pucharze Polski. Mamy nadzieję, że takie dobre rezultaty będą miały też odzwierciedlenie podczas tych zawodów. Meanwhile, Rock on Pedro making progress. They're going to 20 A, B and C now. The brush top to double of corners. But we're with Polish rider at the moment at the third. And over the table at four, let's see what they choose to do. And the fence five, the double of checkerboard skinnies. Well, they choose the optional longer route at five and make light work of the first part of it, turning for the second. Nice and steady, they jump that well. And the little red saddle cloth with the word Roda means redhead, I'm told. I don't have much Polish, but you can guess perhaps the colour of Julia's hair. Polka Julia Witkowska wybrała tą dłuższą opcję na piątce, ale na szczęście zrobiła to bezpiecznie. Tutaj skok teraz przez siódemkę nie najlepszy, ale na szczęście teraz też te koni troszkę poślizgną się przed ósemką, no ale już wszystko się wyprostowało. Well, that's Rock on Pedro safely home for Olivia Swan. It's a lovely round, 5:55. They have a really good time there for Rock on Pedro. They pick up four penalty points. Just 10 seconds over the optimum, so a great round for Olivia Swan. Rock on Pedro picking up 4 penalty points, finishing on 5:55. A przed chwilą Olivia Swan z Irlandii z czasem 5:55 sekund zakończyła występ w próbie terenowej, tak więc 4 punkty karne za to delikatne spóźnienie, a Polka Julia Witkowska jest już nad drugim jeleniem, czyli
Na przeszkodą numer 11 za chwilę pokrać będziemy przy kompleksie wody. Teraz czekają skok przez tak zwanego szpeda, czyli łodą nad rowem. So earlier now coming to the water complex for the first time, a rider for the Poland on the home nation here. And in a moment we're going to be getting our team riders out on the third riders to go for the teams. Now Uri is going beautifully, choosing a few long routes, but nothing wrong with that, so stay clear. Tutaj Polka też wybrała na dłuższą opcję na tych 14, przepraszam, no, ale nie kosztowało to straty zbyt dużo czasu. So away goes the third of our team riders, this time for Great Britain. It is Finn Healy with Midnight Dancer, and they start on 31.3. This pony knows Casper, and third at Western Park, second in the two-star at Wellington, fourth in the two-star at Bramhall. From a little barn in Ireland, so just back as a four-year-old, but sadly we see Julia with a little problem here in the water complex at 18. So we're just with British team rider. They have two jumping clears in the bag at this stage, and it's Finn Healy with Midnight Dancer now. Coming to the checkerboard at fence 5. Just a little bit of a scrappy jump. She takes the flag out with her right knee and goes on to 5B. No niestety, a Polka i Julia Kutrowska po drugim niepowodzeniu w wodzie rezygnuje z kontynuowania przejazdu. No może mogła jechać ona inną opcją, no ale trudno, starało się. Dziękujemy bardzo za występ w polskiej zawodnicy. A tymczasem do ósemki dojeżdża kolejna para, jest to Finn Healy z Wielkiej Brytanii, Midnight Dancer. Well, Finn Healy safely through 6 and 7, a bit of a scrappy moment back at 5, but they seem to have survived it with their approach at 5A. You see them now going to the triple combination, their choice, pops over the ditch and out over the other side as they go on to fence 9, the double of hobby horses on the mount at 10 and 11. A koń Midnight Dancer, którego dosiada Finn Healy, nazywany jest ten zawodnika Casper, ten brytyjski zawodnik. Interesuje się także tenisem, gra w rugby, piłkę nożną, a także krykieta. Well, Finn Healy and Casper making light work of the chicane. And here they come for Team GB to the water for the first time. It's the direct route. In they go. There's little Casper looking for his exit now. This pony striding boldly through the water. Beautiful jump out. Listen to the cheers from Great Britain as they're encouraged on their way to return to the water after the coppice in a moment. So second of the team riders for Denmark now, this little team of three, sadly they were eliminated with their first rider, but out goes Freya Edmund with AC Star on time. Midnight Dancer stretch out there, and they made a beautiful job as they go away back into the country. Temu zawodnikowi brytyjska drużyna zawdzięcza pierwsze miejsce w próbie wyjeżdżenia. Indywidualnie zajmują to miejsce 10 z linkiem 31,3 punktu karnego. A to klasyfikacja drużyny liczają się 3 najlepsze wyniki. Finn Healy coming to this complex 20AB and 20C with the hobby horse down to the mound, followed by these two corners
Down they go, looking for the first corner, sweetly through there, swinging right-handed, beautifully out there. This is a cracking round as they really race away now, having cleared 20 to the hanging log at 21. Witamy na trasie. Z nami jest Ofelia Edman i Stark Wiki Afer Antwenke. Miejsce 18 indywidualnie na końcu 33,4 punktu każdego. Well, with three international placing turn there, card for Danish rider Freya Edman. She's had a stop at 5A. Caught out there with a stop at the checkerboard once again. But it's all eyes on British rider now coming to the line towards the end. Finn Healy times 5.17. This has been a very fast round. Two more fences to go now. 5.28 as they come to the last of the doubles. Finn Healy, Midnight Dance, a fine run to the last now. 5.37 at the final fence. They should be home if they... Jakim luzem tą ostatnią przeszkodę pokonywał brytyjski zawodnik. Jeszcze raz 5,43 sekundy, czyli bardzo dobry przejazd. No i... Fedini's final double, and that was airborne. But it's 5 minutes 43, they're home inside the time. Nothing to add. So Freya Engelman now choosing the three. Team Germany in a moment, Sophia Rossel next to start. So it's team riders all the way at the moment here at the European Championship for Ponies. And what a brilliant afternoon cross-country adventure we're getting here. This course proving just a few problems, but fairly, fairly placed. Let's watch this lovely dapple grey mare come to the water now. For Denmark, Freya Engelman, in they go. Przychodzą do nas, proszę Państwa, Dunkę Freya Engelman. Niestety raczej ta para czas nie będzie najlepszy. Zawodniczka ma jedno wyłamanie na swoim koncie. So new starter now for Team Germany, Sophia Rossel coming out with Camillo, or Milo as he's known. They have fourth place at the Ulster Park Castwell at the first Castwell in 2019, and was seventh in the two-star Pony Championships in Germany in 2018. So they've really got good form. A tymczasem, proszę Państwa, występ rozpoczęła już prowadząca w konkursie indywidualnie reprezentująca Niemcy, podąca skład niemieckiej drużyny Sophia Rossel i Camillo. So we watch them now coming to take the longer route by their choice at fence 5. Sophia Rossel swing left-handed. Ale nie tracę. Nie ma takiego riders. The double of checkerboards has caused a number of runouts, but they are safely on their way. Camillo. Nie
through the polar water. Riders have used all sorts of lines here, but what a great line they took through the water there for Quickie. Ferrer Engelmann, the most direct route possible, and saved a few seconds. Ferrer Engelmann i Quickie dojeżdżają już do ostatniej kombinacji na trasie Glossu. Przypominam, jedno wyłamanie na koncie na przeszkodzie z numerem 5, a bez błędów, przynajmniej błędów, które skutkowałyby zwiększeniu dorobku punktowego, jedzie Sophie Rosset. Oh, sadly, we've had a fall at the end of the course for Freya Engman and Quippy. Right, but they're both back on their feet. The pony, though, going through the finish, just being caught safely. What a sad end, though, for Freya Engman. She was going beautifully out there, but sadly eliminated as they parted company. But both pony and rider are fine. No niestety było już tak blisko mety, no ale nie udało się na kombinację przeszkód. 23 kończy występ zawodniczka za nim. Za chwilę jej kurs zostanie złapany. Ale właśnie... As they continue on their way safely through their first and second visit to the rustic lock at 19. A prowadząca indywidualnie Niemka Sophie Rosset wyjechała już z wody całe kazienie bez żadnych błędów. So looking now to Team Ireland as their third rider comes out, Alex Connors with Millridge Bocanail on a 28.1, a very strong dressage from Alex. As they go away, this pony is known as Bambi, but came third in the individual Europeans at Malmo in 2015, then won the one star at Tattersalls in 2016, fourth also in the individual Europeans at Aarhus and Willemsburg in 2016. This is a rugby, hockey and swimming rider, and has two older sisters. They've both ridden Bambi, so he says, oh, well, there's no pressure there then. Away they go for Team Ireland. A proszę Państwa, na piątce jest już zawodniczka z Irlandii, Alex Connors, na koniec Millridge Bocanail, ale łatwiejsze imię tego konia to po prostu Bambi. Na tym koniu wcześniej jeździły dwie siostry założniczki i na tym kucu właśnie zdobywały także Mistrzostwa Europy kuców. Tak więc zobaczymy, jak będzie w przypadku założniczki, która indywidualnie jak na razie zajmuje miejsce piąte z wynikiem 28.1 punktowego. Well, Alex on this hugely experienced pony is having a lovely outing at the moment. They're going to be going on to the triple combination at 9 in a minute. Dużo niemieckich kibiców ogląda ostatnie skoki w wykonaniu Sophie Rosset. Za chwilę okaże się, czy czasu, ale najprawdopodobniej nie. Well, Sophia Russell, it's a great round for them. They're home on a time of 5.59, 5.6 time to add. Sophia Russell, Camilla, jump clear for Team Germany and add 5.6 time. Tak więc spóźnienie kosztowało zawodniczkę z Niemiec 5,6 punktu karnego i czas 5 minut 59 sekund. In fact, individually that puts them on a great finishing score of 31, and that is the current leading individual position as well. So great round for Sophia Russell. We're with Alex now, with his lovely Millridge, Bocanail, Vui. Seeing them come to the water next, safely over the Chicana. This pony looking absolutely full of the job here, as they now pop safely in the water. Na pagórkach pojechała potem w stronę tego ustawionego właśnie za jedną z nich. Dłuższa trasa, ale jedzie bez błędów. So just starting now for Team France, it's Louise Perrigeon with Versailles, Versailles de Morin.
This horse, the pony, is known as Versilu. First in the teams at Merbach in 2019. First individual at Merbach in 2019. Third in the Team European Championships in 2018. This is Versilu Merbach. Well, Alex Connors for Team Ireland flying through the water for the second time. They seem to have taken all the direct routes at this stage. Witamy na trasie krosu zawodnika z Francji do Interza Universal de Morant. So Alex clears the rustic log now, coming for Team Ireland defence 20. This is the brush top down into the mound, followed by two corners. See them through here, hopefully. Just coming steadily, a nice jump down into the mound, looking for the first corner. Pony's ears pricked, beautifully taken, swinging right-handed, and lovely riding there. She's making this a very smooth round, letting the pony now stretch on. Zawodniczka z Irlandii jedzie może nie najszybszym tempem, ale przeszkody pokonywane są rewelacyjnie, żadnych błędów. Za chwilę będzie miała ona do pokonania już tylko trzy przeszkody, a przed chwilą biało-niebieski stół pokonała zawodnik z Francji. Teraz pierwsza kombinacja pokonana bez błędów. Well, Louis Petitjean beautifully through fence five, using the direct route. They are flying for Team France. They've got two great rounds out of course at the moment. But it'll be all eyes on Alex as they come to the last two fences for Team Ireland. Look at the time, they're on 5:48:49 at the moment. So they're into some time penalties at the moment. But it won't be a lot if they can finish safely over the last combination and the final fence. Tak więc Irlandka przekroczy normę czasu, ale przyjedzie bez błędów na przeszkodach, bo raczej nic nie stanie się już na ostatniej chwili. Przeszkodzie z numerem 24. Tak to właśnie się stało, czekamy na oficjalny czas. Well, Alex Connors safely home, 12 time penalties, 6 minutes 15. 12 time penalties for Milrid, Vakar Pui and Alex Connors on their international outing here. It's been a brilliant round for them. 6 minut 15 sekund, tak więc 12 punktów karnych za spóźnienie. Dość wolny przejazd Irlandki. A wchodzi oglądamy teraz zmagania francuskiego zawodnika Louis Petitjean. Well, Petitjean and Versailles-Morin, they're having a great outing, really liking the look of this combination. They look so confident. It's been direct routes all the way for this Team France rider. As the next team rider comes out for Italy, and this will be Filippo Cincinelli with Rhododendro Sport de Col. And they're away. I już po pierwszej przeszkodzie jest zawodnik ponownie z płatem, żeby włosy Cincinnati i Lendro Legoli. Wow, this Louis Petitjean, it's an astonishing round. They swipe through the water without wasting a single second. Very strong round for this team rider for France. As Filippo Cincinnati goes out with this little pony Rhododendro, known as Rodo, that's a good shortening of the name. Competed here at Strabon, came 7th, at Bratoni they came 5th in the ponies 2-star, and at Maybach they came 2nd in the Nations Cup there in the CCI ponies 2-star as well. So two very experienced ponies and riders out on course. There's new ponies all now, we're watching as they come to the brush top before double of corners at 20, 20A safely out the way, accelerates through C as well. This is a very competent round for the French team. A włoski zawodnik jest po przeszkodzie z numerem 4. Dojeżdża do pierwszej kombinacji, dosiada kupca, którego w skrócie nazywa Rodo. Wcześniej jeździł na nich nawet jego dziadek. Now Petitjean decided to nip out to the right of the water to get a lovely shot as they go racing through the roll top brush of 22 B and C.
a little bit of a curving line of the course, but look at the French team running alongside them. Louis Petitjean, look at their time, they're on 5:29 at the moment. They've got it in hand to see if they can nail a clear. They're pushing 5:45 at the last combination. Widzimy, jak francuscy kibice biegną wzdłuż trasy przejazdu swojego zawodnika. Chcą oglądać cały jego przejazd. Za chwilę okaże się, jaki będzie czas. Przejazd bez żadnych wybór na przeszkodach, a czas to... Well, what a great round there for Team France. 3.6 time to add. 5:54 for Louis Petitjean, Seyd Amoura. Great round. 5:54, czyli spóźnienie 3,6 każdego, a widzimy, że niestety problemy ma Filippo Simonelli i Rodo na przeszkodzie z numerem 9. Poprawia się, jedzie teraz na potrójny Coffin. Well, we see Rhododendro sport their call, I'm afraid, picking up a refusal there. This was at the combination fence at 9. So 20 penalties there for Team Italy, unfortunately. But on they go now to the double offences, the hobby horse, as they call them, on the mound, 10 and 11. Jadąc z jednym błędem na koncie Filippo Simonelli i Rodo dojeżdżają niż te wody, do której wskakują przez tą długą biało-czerwoną wodę z samolotem uśmiechem. So it's not been easy as a day for the Italian team, but Filippo Simonelli clears the couple of water, using the slightly longer way to come out of the first water complex at 14. We'll turn to approach the water again in a moment. Będziemy mieć teraz krótką, 3-minutową przerwę pomiędzy startami kolejnych zawodników. Jak na razie na trasie grosu jest tylko zawodnik z Włoch, Filippo Simonelli, który zajmował miejsce 12 w tym przyjęciu. Jednak wiemy, że niestety nie wytrzymał na pewno tego miejsca. Teraz kolejne wyłamanie. Usiłował pojechać łatwiejszą drogą, no ale ona okazała się także trudna. Well, sadly, Filippo, he decided to go for the longer route out of the water, normally safely. It's a double of angle brushes, but unfortunately just nipped out to the side, picks up 20 penalties on the longer route, coming out of the fence 18AB. Tak więc spada jeszcze dalej w klasyfikacji włoski zawodnik, kolejne wyłamanie, tak więc 40 punktów karnych, a także będzie nawet dość duże spóźnienie. So they're nursing two refusals on the course at the moment, 40 penalties to add, and a considerable time as well. They're taking it steadily now towards the end of the course. So as Filippo comes towards the end of the course, let me just give a quick look at the top six places at the moment. Sophia Rossel holds the lead on a finishing score of 31 for Team Germany. Then Great Britain have Finn Healy in second, Ibel Watson in third, and then fourth place Grace Tyrrell for Ireland and Fiona Spion. And then Great Britain again, Freya Partridge in fifth, Zanti de Vesela also for Great Britain in sixth, our individual rider for the team. So very strong the showing at the moment for the British team. They're in the lead after the dressage, and we've still got the fourth riders to come out. So next to start, the last of the third riders for Team Netherlands, and it'll be Michelle Swinkels coming out with
snow just been brought to the start at the moment. They start on a 37.7 dressage score. Third place in the two-star at Haspop 2019. Third place for the Nations Cup team in Marbach on snowy. The only hobby Michelle will confess to is horse riding, but this pony is a real monster when it comes to food. He's so food orientated. He loves his food, but look at him gallop away. For the Netherlands, I'm sure we're going to get great support as they go around the course. Snow, Michelle Sprinkles, for the Netherlands, on course. No niestety, proszę Państwa, jest to już trzecie wyłamanie włoskiego zawodnika, tak więc w związku z tym zostaje on wyeliminowany i widzimy, że zawodnik zjeżdża już z trasy krosu, na której jest zawodniczka z Holandii, Michelle Swinkels, posiadająca konia Snow. Indywidualnie miejsce 34, 37, 75 wchodzi na skład holenderskiej drużyny. Well, sadly, Zanini Filippo has not managed to complete the course. There's been three refusals, so Team Italy in some disarray, unfortunately, with that elimination there with Arona Vendoro Spodeco. So it's just Michelle Sprinkles now on course with the snow, and they're going for the straight line through fence 5. Make a good job of that. They take the flag at 5B. On the way they go to the double of houses now, 6 and 7. Straciła chałągiewkę na tej włoskiej hyrdzie, ale akurat nie zostanie policzone to jako błąd flagi od tego roku, błąd flagi to 15 punktów karnych i nie 50, jak było jeszcze w poprzednim sezonie. I zawodniczka z Holandii jest już po przeszkodzie z numerem 8. I zobaczymy teraz, w jaki sposób pokona kombinację przeszkód 9 A, B i C. Well, this is our 31st rider of the 42 in the class. We've got three more individuals to come, and then it's all going to come to a head with the fourth team riders, the final riders to go, to see what the team placings are like at the end of the day. Ten koni najszybszego w fronie AB, przeszkod wyglądają 9. Lekkie kłopoty z przeskoczeniem przez tą piramidę ustawioną na górce, no ale... Zawodniczka zreflektowała się, poprawiła się, teraz już tempo dużo szybsze i zobaczymy, jak przeskakiwać będzie przez te stacjonaty przypominające jele, które stoją na górce. Well, Team Netherlands rider Michelle Sprinkles having a good outing at the moment. This little grey pony, Snowy, now coming to the water. See them through and then listen to the cheer. Concentrating now on getting this narrow, skinny fence out of the water. Beautifully through there. Great cheer from the Netherlands. Czasem Starbox opuściła para numerem 32 i jest to, proszę Państwa, zajmująca drugie miejsce Nicoletta Massman z Niemiec, wyglądająca konia Maestro. Jej wynik 26,2 punktu karnego. Teraz ma ona szansę na odwrócenie prowadzenie konkursu. Very competent round and Snow accelerates away, celebrating a great jump there through 18. We're just watching now the new rider, Nicoletta Massman, individual rider for team for Germany, not the team rider, individual with Maestro. This lady loves her soccer and skiing, and this horse known as Merlin the Wizard, because he is really wizard at his job. Bardzo duża grupa holenderskich kibiców zgromadziła się przy komplecie wodnym, aby dopingować zawodników. Podobna grupa to kibice Niemcy, którzy oglądają na trasie krosu Nicolette Massman i konia
Maestro. So Maestro now coming to this complex at five. They are choosing to go the longer route with the U-turn between the two fences at 5A, 5B. Very popular now with some of these riders. These double and checkerboards are one of the more influential fences on the course, but we're looking for snow now. Michelle Swinkels, they must be nearly home. They're just at the second pond of water. I Nicoleta Massuman i Merlin, bo tak nazywa ona swojego wódca, mają już za sobą przeszkody z numerem 6 i 7. Zawodniczka oprócz jazdy kotnej bardzo lubi grać w piłkę nożną, a także jeździć na nartach. Maestro through 6 and 7, looking at Michelle's time, she's in view, it's 5.49, 5.50, she'll be into time in a few moments, but it's a very fast round for the Netherlands team. She flies over the last double and coming to the final fence, 6 minutes and 1 second as they turn now to the final fence. Looking for their time, they're safely home. A time of 9.6 time penalties, 6 minutes and 9 seconds. Mamy już czas zawodniczki z Holandii, 6 minut 9 sekund. 6 minut 9 sekund, 9 i 60 każdego za przekroczenie normy. Tak zaprezentowała się Michelle Swinkels i Snow z Holandii. A do wody po raz pierwszy dojeżdża innym czasem Nicoleta Massuman i Merlin. Well, Maestro sweeping through the first of the water complexes, this individual rider for Germany, 28.2, it's a brilliant starting score. They could take the lead individually, a good round here with Maestro. And next to go is individual Great Britain rider Amelia Ludiman, who in Thailand missed. This pony competed successfully in the UK, fifth at the pony trials at Aston Awards. Final trials, the third at the Kiso event for ponies. On this little pony known as Apollo, this lady is a hockey, tennis and swimmer, as well as a rider. Amelia Ludiman, individual rider for Great Britain. I tymczasem występ rozpoczęła zawodniczka z Wielkiej Brytanii Amelia Ludiman, wygrająca konia Dynan Mist, konia, na którego ona mówi Apollo. Zawodniczka nie chodzi jednak w skład brytyjskiej drużyny, jedzie tylko indywidualnie. Jej wynik to 33 punkty karne, co jest 16 rezultatem. A Niemka Nicoleta Massuman dojeżdża już do przeszkody z numerem 20. Well, Nicoleta now at the double of corners. A little bit of a scrappy turn through there, but they are clear. Remember, she went out in second place individually, so a good round here could put them in the lead. They're clear all the way. Going now to the 21st fence, the hanging block. Niemka spogląda jeszcze na zegarek. Wie, że może objąć prowadzenie w konkursie. Przyspieszyła także swoje tempo, wcześniej jechała dłuższymi drogami na niektórych przeszkodach, ale zobaczymy, jak będzie na limity. So Nicoleta now springing out of the water at the Poda Water to 22B, gets a super line out through there. On they go, this is a brilliant round for the individual German rider. She is flying out there, 5.23, her time at the moment. Rewelacyjną formę zachowuje konie Maestro, który Nicoleta Massuman rewelacyjną formę na końcówce krosu. Oby było tak do końca, 5.40, no chyba niestety przekroczyła na bardzo czasu. So Nicoleta 5.47, 5.48, 5.49, she's just over the time. It is, in fact, a total there of 5 minutes 55. They just have 4 time penalties to add. 5 minut 55 sekund, tak więc 4 punkty karne.
O tyle swój dorobek punktowy zwiększyła zawodniczka z Niemiec. Well, Amelia Lerimer having a lovely out in there too. A lovely time at Mist. They went out in 16th place individually on 33 dressage. Coming to the first of the water crossings. And make a nice job of that. So watching Amelia now, coming back to the water, fierce concentration as they come now to the island fence B. The island fence she races away. Amelia Ludiman enjoying this brilliant outing at the Pony European Championships. I z drugiej wody wyjechała tym czasem Amelia Ludiman z Wielkiej Brytanii. I Finan Mist, czyli Apollo, zawodniczka także interesuje się hokejem, no ale w Wielkiej Brytanii najprawdopodobniej hokejem na trawie, tenisem i pływaniem. A na trasie grosu jest już zawodniczka z Węgier, Anna Noriko Alastić, Nagagami i Domino. So Wiggers, our sole rider representing Hungary, lovely to have them here. And it's Anna Noriko Alastić and Nagagami. And they go out 35.4 with this little black gelding, Domino, just 7 years old. This actually I would call him a screwball rather than black. But he's safely away over the first three for Hungary at the fourth. Jest tylko jedna para z Węgier. Węgrom nie udało się kompletować drużyny. Anna Noriko, Alastić, Nagagami i Domino. Zajmują miejsce 27 z wynikiem 35,4 punktów karnych. So just before the fourth riders go out, let me give you the team positions after cross country. All teams have had their three riders go. Great Britain lead on a score of 97.4. France second on 110.5, the Netherlands third on 133.5, Ireland fourth on 152. Now those four teams have still got their fourth riders to go, but that's the team positions at the moment, with Great Britain stretching a bit of a lead there on their three individual, their three clear routes for their riders. No niestety, proszę Państwa, bardzo blisko mety miała Amelia Ludiman z Wielkiej Brytanii. Poprawia się, no ale wielka szkoda, że zdarzyło się to tak blisko. Well, it's a safe journey home for Amelia Ludiman, looking at her time. Was just that one refusal right at the end of the course, give them unfortunately the 20 penalties. Still finishing there on a good time, 5.59, a total of 25.6 penalties for individual British rider Amelia Ludiman. And Alastić, I'm afraid, has also picked up a refusal. That was at fence 5, 20 penalties for them there. The good news for Nicoleta Massman is she has taken the lead individually, finishing on 30.2 after the cross-country, leading individual rider. I za chwilę do pierwszego kompleksu wodnego dojedzie reprezentantka Węgier, Anna Noriko Alastić Nagagami. No niestety jedno zatrzymanie przed przeszkodą, na której błędów jeszcze nie oglądaliśmy, no ale nie chcemy już tam oglądać więcej błędów. Ten jeden błąd zdecydowanie wystarczy. Ta przeszkoda to tak zwany szwed lub rów trakejski, kłoda zawieszona bezpośrednio na drogę. Well, unfortunately a refusal there for Alastić at the chicane before the water. We'll wait to see what happens to them.
as Virtuoso Tecatigna goes out. This a rider for France with Chloe Gaultieri, 32.9 is Chloe's score. She leads with Virtuoso Tecatigna. Bardzo mocno występ rozpoczęła zawodniczka z Francji, Chloe Gaultieri i Virtuoso Tecatigna. Jedzie bardzo szybko, teraz dojechała do przeszkody z numerem 4. Well, it looks like a second refusal for Alastish this time at the same Tricana. So I'm afraid we're going to lose them as she, unfortunately there, I think that's the third refusal on course, is now eliminated at the Tricana. So sad news there for Hungary, I'm afraid, but lovely getting to the European Championships to give it a go. So just Gaultieri on course for Team France. They go direct to fence 5 and make a great job of it. No i niestety, proszę Państwa, jedyna węgierska para nie dojedzie do końca trasy krosu. Ten Szwed okazał się zbyt trudny. Zawodniczkę widzieliśmy z płaczem w związku z tym, no ale ma szansę poprawić się jeszcze w przyszłych latach. Jeszcze w przyszłym roku będzie mogła ona startować w konkursach pony. So Virtuoso Tecatigna now the only horse of Mount Rider on course. They're safely through five. We saw them take the direct route. In fact, they're at the fence 9 complex. They choose the triple element with the ditch in the middle as their choice. And the next rider to go will be the start of our last team riders for all the seven nations. A w konkursach kategorii pony startują zawodniczki i zawodnicy w wieku od 12 do 16 lat, a same kuce mają głębię do 148 cm. So, Tecatigna, Virtuoso Chloe Gaultieri, moving on now to the water complex, coming to the Tricana. Puts a short one in, but very nice and safely landed. She sat well as we watch her now come to the water. Bardzo rozpędziła się przez szereg, który wcześniej pokona zawodniczka z Francji, no ale ona jedzie na bardzo mocnym tempem na wszystkich przeszkodach. Może to jest sposób pokonywania tych przeszkód, rozpędzić konia tak, żeby po prostu nie mógł on już się zatrzymać i wolał po prostu skoczyć przez tą przeszkodę. Well, the last of our team riders getting prepared now. These last seven horse ponies to go in this FEI European Championships. Daisy Bath is away for Team GB. We have three brilliant clears in the bag at this stage. She's the fourth to go. She starts in an excellent third place individual with the lovely SF Detroit. British Pony Champions in 2019. They won the Pony Trial at Aston La Walls. They won the Pony Trial at Western Park. So Troy, as he's known, Detroit is away for Team GB final rider, Daisy Bath. Witamy teraz na trasie krosu ostatnią parę wchodzącą w skład brytyjskiej drużyny. Jest to Daisy Bate, dojeżdżająca kuca Detroit. Detroit, a sama mówi na niego Troy. Ona indywidualnie zajmuje bardzo dobre trzecie miejsce z wynikiem 26,8 punktu karnego. Jeżeli zmieści się w normie czasu, może nawet objąć prowadzenie. Jak na razie prowadzi Nicoletta Massman, jej wynik 32,2 punktu karnego, a wynik Brytyjki to 26,8 punktu. Well, first of the decisions for Daisy Bay, that she comes now to fence 5. I think all the British riders have taken the direct route through here at the checkerboard. Skinnies is watching Daisy, steady Troy here. She's going the long route. I'm sure this is team orders. We Great Britain in a strong position. Daisy Bay, that's sure, will be talking with the team, getting instructions to play it safe at fence 5, which she does. And Troy goes very sweetly through there. Chance now to accelerate away. No i zobaczymy, czy ta decyzja, którą przed chwilą podjęła Brytyjka, będzie miała wpływ na niej, na jej końcowy. Także wynik całej brytyjskiej drużyny pojechała na trudniejszą drogą na
piątce, na pewno straciła kilka cennych sekund. Lovely riding through 6 and 7 for Daisy as our individual French rider. Coming to the last two fences, she pitches on landing at the dip, but to land safely, races on. She's on a good time here. 5.38, 5.39, she's going to be inside the time as she comes to the final fence. I zaraz okaże się, czy to Gualtieri i Virtutu zmieściły się w normie czasu. Tak, dokładnie trafiły 5 minut 45 sekund, czyli idealnie trafiona norma. Well, great finish there for French rider, exactly on the optimum time, 5 minutes 45, nothing to add. Virtuos de Tinka for France, individual rider, beautiful clear. Daisy Bates, meanwhile, at the double of hobby horses on the mound at 10 and 11. The chicane up, and then you'll hear the cheers of the British crowd as she comes to the water. Krytykę, która ma teraz objąć się wprowadzenie jeszcze jak spotkania swojego młoda na tych grupach przeszkoda po wyjeździe z wody. Goodness me, the massive stride on Troy as he went through the water. He must have taken at least two paces out, absolutely through, flew through their first crossing. Next we'll see them come back through the water. Here they come into the big water complex now, looking for the two skinnies, water to water. Troy sweeping through there, the first element. I udało się im być, pokonać tą trudną wodną kombinację. Jedzie teraz w stronę przeszkody z numerem 19. 19, czyli jedna stacja na ta. So for the Danish team now, new starter is Hester Vaker, Be My Best Smokey. Guess what his nickname is? He's called Smokey. For Denmark, Siv Kuss coming out on this 8-year-old. They were at the Stregon Spring Open in the Pony Cast, which they won. And then they were placed at the Nordic Baltic Championship team goal at individual fifth. Daisy Bain taking a flag at the double of corners. Into, I didn't quite see that on the screen. I think they were safely inside the flags at 20. Yeah, we've just seen a replay. It looks like they were safely between the flags at 20. So they move on to 22, the final water complex. Jeszcze podobaliśmy troszkę na naszym monitorze, w jaki sposób corner pokonywała Daisy Bates z Wielkiej Brytanii. Sprawdziła chorągiewkę, ale nie będzie tam błędu flagi, ale nie ma niestety błąd. I to nie błąd flagi, a po prostu normalne włamanie na Steve Cass. Jest Ewa, Be My Best Smoky. Well, Team Denmark, Siv Kuss takes the longer route through 5, but we're watching for Daisy Bates. She's taken most of the direct routes. Time of 5.28 at the moment. She's coming to the last double. She's really let Troy go as they come to the final fences now for Team GB. Down they go into the dip. Out the other side, a great scream goes up. She's raced 5.43, 5.44, 5.45 at the final fence. It's a final finishing time of, we've got 5 minutes 50, so just 2 time penalties for Daisy Bates and SF Detroit. Tak więc, proszę Państwa, Daisy Bates delikatnie spóźniła się, 2 punkty karne za spóźnienie, ale mimo to udaje objąć się jej prowadzenie po drugiej próbie. Ona ma na koncie teraz 28,8. Well, Great Britain and Jill Barker's team have a finishing cross-country score now of 92.8. The first of the teams to complete with all four riders currently holding the lead. But we still have the last riders to go. Thank you.
Well, we might best Stokey, I'm afraid, more problems in team day, but it did have a stop on coach 5 before taking the alternative route. As we now go to Team Germany, the last rider to go for the team. And it's Jette Lackeberg coming out on a 48.4 score with Nadeshi. Nadeshi, or Deshi as he's known, at fourth place at the Global Championships. Second place at the Prix de Brestes, two-star pony class. And third place at the Struggle Horse Trials in the CCI two-star pony class. Jante Lackeberg na Deshi. Po próbie ujeżdżenia była ona wyraźnie niezadowolona i wynik 48,4 punktu karnego. Indywidualnie miejsce 41, ale ma ona szansę tutaj po próbie terenowej zdecydowanie polepszyć swoje miejsce. So Team Germany in need of a good round here with Nadeshi. Vital round for the team as we watch Jette coming now to fence 5. They're going direct, but they've had a run out at the checkerboards at 5A. And a real grimace there from Jette as she now has to go the alternative route, and there's 20 penalties there for Jette Lackeberg for Team Germany. No i niestety, proszę Państwa, tutaj w przypadku Niemki również nie będzie można mówić o rewelacyjnym miejscu po próbie terenowej. Wyłamanie na pierwszej kombinacji, na kombinacji przeszkód z numerem 5. A na potrójnej kombinacji przeszkód 20 była przed chwilą długa, strąciła ona chorągiewkę, ale nie będzie tam żadnego błędu flagi i jedzie teraz z jedną kombinacją, skąd ostatni przeszkody wodne, którą poprzedza skok przez dużą hyrdę. Jedzie ona bezpośrednio przez wodę i na skok pokonuje hyrdę ustawioną po wyjeździe. Well, Sivkas coming home now for Denmark. That 120 penalties at the troublesome fence 5 for them. They've got three more fences to come home. They'll also be into time. We're watching Nadeshi for Team Germany coming to the combination now at 9. So coming home safely now, I'd love to see a good finish there for Team Denmark. Getting a great cheer. She's delighted. There's 20 penalties and the time is around 6:28 at the moment. So there's going to be about 15 time. In fact, 16.4 time. They finish on 6:26. They're finishing penalty score 36.4. Jette Lackeberg continues on track. They are now coming to the chicane of water in a moment. I Jette Lackeberg nie jest miała drugie wyłamanie, a nawet i trzecie, tak więc będzie wyeliminowana. Well, more problems for Team Germany, I'm afraid. Jette is a second refusal, this time coming at the BC element of fence 17. So big problems mounting there for our last rider for Team Germany. Here we go now for Ireland. You'll hear the shears. It's Tony Barr, Sixth Sense, and Brian Coole are coming out now. They go out on 38.2 for Team Ireland. What a thrilling result they had yesterday in the team show jumping competition here. Had Stregov absolutely gasping with amazement in that brilliant jump off with Great Britain with silver and gold. It's all about eventing now as Brian Coole goes away on Walti, as he's known. 10th at Marbach, 4th at Larsfeld, and 8th at Mill Street in 2018. Been successful already on horses. His all famous older sisters don't want to ride. That's the Irish for you. Away goes Brian, best of luck for Team Ireland as they come to fence 5. So for Ireland, Brian is going direct route to the checkerboards. Oh, that's the way to do it. No problems there. Beautiful 5 strides, and on they go. Now to the double of houses of 6 and 7. You
pomału, proszę Państwa, kończyć będziemy zmagania w próbie terenowej Mistrzostw Europy we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w kategorii pony. Pozostały nam jeszcze 4 przejazdy. Właśnie teraz na 8 najeżdża reprezentant Irlandii Brian Kuno i Tulbat Sixth Sense. A krótsza, lepsza nazwa tego kursa to po prostu Wolfie. Well, Brian Kuhn doing a lovely job out there, sweetly through 6, 7, 8 and 9. Seem to be on a pretty fast time at the moment, and they've taken direct routes all the way for Team Ireland. There's a little horse pulling on Waltie as he comes up the mound to the first of the hobby horses and up the second one, sweetly through the narrow one there. Races away for Team Ireland, Tullibard, 6 cents. Coming to the Trichina now at 12. Zawodnik z Irlandii wchodzi w skład swojego teamu. I na razie widzę czwarty Majans na miejsce na podwórze. Irlandzkiej drużyny w skokach przez przeszkody, gdzie drużyna z Irlandii zwyciężyła. Zobaczymy, jak Irlandia będzie wyglądała w klasyfikacji końcowej WKKW już jutro. So here we go for Team France. A vital round for the team is Lisa Galtieri. Sister to Chloe coming out. They were a brilliant 27.9 for place after the press out. As the ponies know. The only hobby that Lisa confesses to is having a manicure. So, I suspect she'll be wearing gloves to wash out for those nails. She goes away. She won the national championships in France. She was first in the team at Marbach 2019 in the CCIO pony class and a gold medal individual and silver, I think it says here, 2018 at the Europeans. Tymczasem na trasie krosu jest już, proszę Państwa, zajmująca bardzo wysokie miejsce czwarte. Jelonka z szansą na zwycięstwo w tym konkursie Lisa Waltieri z Francji i Oma Duecker Sigal. 27,9 punktu karnego. Zawodniczka pewno ma bardzo pięknie pomalowane paznokcie, bo jak sama się chwali, bardzo dobrze wychodzi jej manicure. Well, France, the team lying in second place behind Great Britain, a lot of interest in Lisa Galtieri's round here. She's got a lot of weight on her. They're on a possibly team score of 110.5, but they could really improve on that and move right up behind Great Britain if they can come home clear. No penalties inside the time. I za chwilę oglądać będziemy ostatnie skoki w wykonaniu zawodnika z Irlandii i zanosi się na to, że będzie to dobry czas. Jak na razie 5 minut 15 sekund. This amazing round for Brian is only on 5 minutes 20. It's the fastest clear of the day as they come home. A great finish there for Team Ireland. He'll be home inside the time. It looks like it's at five, just around the 5 minutes 27, and no penalties to add. 5 minut 27 sekund, tak więc jest to, proszę Państwa, najszybszy przejazd, jaki mogliśmy dzisiaj oglądać. Well, Lisa Galtieri, no nonsense at fence 5. It's the short route for Lisa, and a lovely sweeping run through 5, wasting no time there. Team France really need a fast clear from this lady. A oglądana przez Państwa francuska, która właśnie teraz dojeżdża do przeszkody z numerem 10, to mistrzyni Francji WKKW w kategorii pony. So Lisa now carrying the hopes of France, coming to the Trichina at 12.
now coming to the water in full view of the crowd on the bank. So good jump in, now striding through. Which way are they coming out? Are they going direct? It looks like it. Sweetly through now. Out they go the other side. Look up in there, two props. Tak więc francuska wybiera trudniejszą opcję, ale w jej przypadku nie wyglądało to jakby ta przeszkoda trudną była. I właśnie teraz Starbox opuściła przedostatnia para na liście startowej, Camila Luciani z Włoch i Camelot Dangard. Here comes Lisa, the team France, back in the water, coming to the island fence, beautifully through there. And safe again on the other side for Team Rocks. Camilla Luciani out now with Camelot and Dampgard, the last of our riders for Team Italy. One more rider to start after Camilla. The Italian team, unfortunately, not really in the running, but she is going to fence four. But it's all eyes on Team France. Lisa takes a flying leap over the rustic log at 19. Now, this complex at 20. I zawodniczka z Francji za chwilę pokonywać będzie przedostatnią trudną kombinację. Oczywiście wybiera trudniejszą opcję. Nie chce stracić cennego czasu. Oh, lovely jumping through 20. It just seems to go fairly steadily, so it'll be interesting to see how their time goes. Now Italy going for it at the checkerboards at 5. Knocks the flag at 5A, but it's a straight line for Camilla Luciani and Camelot Dampgard as they clear the troublesome fence 5. A Camilla Luciani jest już po kombinacji przeszkód z numerem 5. Ona wybrała trudniejszą opcję, jedzie bez żadnych błędów i ma szansę zająć dobre miejsce, jeżeli oczywiście zmieści się w ławie czasu, może być nawet druga. Po próbie ujeżdżenia była siódma. Well, you can hear the cheers of Team France as they're urging Lisa Galtieri on. She's got just a few fences left. Looking at the time though, they are quite slow. They're on 5:32 at the moment. Niestety, take that back at the final complex. 5:41, 5:42, 43. Just coming into time penalties, but they're safely over the line for Team France. It's a very good round indeed. They'll pick up just a few timers. 5:50, two time penalties. Lisa Galtieri for Team France. Dwa punkty za pięciosekundowe spóźnienie. Od mundurowy punktowy zwiększa Lisa Galtieri i Amadeus Cidal. Tak więc ona nie obejmie prowadzenia. Well, looking now at the team result for Team France, it's 100, then we just need one score to go in there. Just need Lisa Galtieri's score on the team sheet, I'll give you that in a moment. Ale Lisa Galtieri będzie druga. Na miejsce, na podium ma szansę, proszę Państwa, za to Camilla Luciani, posiadająca konia Camelot Dampgard. Kolejny koń, który lubi jeść banany. Wcześniej jeden amator bananów, niestety nie dojechał do końca, także trzeba jeszcze o tym opowiedzieć. Well, Camilla Luciani having a good outing there. They're clear all the way, absolutely flying through the course. So we're into our last two horses of the day here of this Shirley Ponies European Championships here at Stragon, and it's Lisa Jos, our last to go for the Netherlands with a Rath Klein Dream, and they are away. So last pony on course now, Rath Klein Dream, known as PB, because apparently it's pretty dreamy. I don't think that's a problem on when he gets going cross country. They came to Stragon here in June, came sixth in the pony class, and
and then the Netherlands in 2019, fifth in the Laponi class, so they're pretty well placed. And the owner is Henning Brunnes. Big thanks to him for letting him give the ride to Lisa. They've only been together for a year. And this pony has to go into the woods at least once a week because he loves it so much. I proszę Państwa, mamy już ostatnią parę na trasie krosu. Jest to wchodząca w skład holenderskiej drużyny Lisa, Jose i Ratline Dream. Miejsce indywidualnie 11 na koncie 31,6 punktu karnego. I zawodniczka z Holandii za chwilę mierzy się będzie z pierwszą kombinacją. Pierwszą kombinacją przeszkod 5 A i B. Ta kombinacja wcześniej sprawiała wiele problemów, ale w przypadku Holendrii mam nadzieję, że nic takiego się nie stanie. I tak właśnie jest. It's a lovely finish for the Italian team as they clear the last Kimilene Charlie, and it's a great time. They'll be inside the time. It's another rider home inside the time. Great finish for the team. They've not had a lot of fun out there today, but that's a lovely finishing result, and they will be individually in the running. I proszę Państwa, przed chwilą w normie czasu zmieściła się Camila Luciani i najprawdopodobniej ona będzie miała miejsce w pierwszej trójce po tym przejeździe. A zobaczymy, co zaprezentuje ostatnia para, która właśnie teraz wyłamała przeszkodę z numerem 11. Tak więc tutaj nie ma co już liczyć na zbyt wysokie miejsce. Well, late problems, unfortunately, Felicia Yosudek caught out with a stop, and that's expensive, and the double of hobby horses on the mount, so they finish with the alternative route, and away they go. Czekamy już tylko na zawodniczkę z Holandii, Lisa Miose i Kimi, tak w skrócie nazywa się jej Kuc, no ale niestety zawodniczka tutaj już nie może liczyć na zbyt wysokie miejsce, jedno wyłamanie. Przeszkody z numerem 18, no i z jednym z niesamowitymi kartami się jedzie dalej. Well, Lisa recovered quickly from that refusal, carrying 20 penalties with the Rathline Dream, and is coming to the latter part of the course. Our last pony here at the 2019 European Championships, FEI European Championships for ponies. It's been a brilliant afternoon, full of drama, full of excitement, but above all, some great quality riding and a superb course that has really tested some of the combinations. Well, we have the result now for Team France. It's 102.1 penalties. Great Britain lead on 92.8, and with that excellent round from Lisa Galtieri on 29.9, they are 10 penalty points separating Great Britain and France before the show jumping. Ireland finished on a team score of 111.6 in third, and the Netherlands, we're just watching Rathline Dream and Lisa Jos come to the end of the course. Czekamy na zakończenie występu zawodniczki z Holandii, ale już teraz mogę Państwu powiedzieć, że po próbie terenowej, po dwóch próbach,
klasyfikacji drużynowej prowadzi drużyna brytyjska z wynikiem 92,8 punktu karnego. Drugie miejsce zajmuje drużyna francuska z wynikiem 102,1 punktu karnego. Miejsce trzecie zajmuje Irlandia 111,6 punktu karnego. So here we come, last pony to the last fence on the course for the Netherlands team. So Lisa Joost there finishing for the Team Netherlands with Raf Klein Dream. But it's now all to play for tomorrow. The top order is as follows. Great Britain's team score 92.8. For France 102.1. 10 penalties separating these two teams. 111 for the Irish. 111.6. And the Netherlands 133.5. Italy on 148. Team Germany and Denmark are trailing at the moment, having had to pay the penalty of an eliminated rider, which is 1,000 points added to the team totals. So it's all set for the stage. It's 1:30 at Stregel tomorrow afternoon for the final phase and at that stage for the new European Pony Champions and the FEI Eventing Championship here in Stregel. A proszę Państwa, mistrza Europy ze wszechstronnym w konkursie konia wieczorowego w kategorii pony wyłonimy jutro na głównej arenie, arenie A podczas ostatniej próby skoków. Ta odbędzie się o godzinie 13.30. A po drugim dniu najlepsza piątka prezentuje się następująco. Miejsce piąte Sofia Rosel i Kamil Lopara z Niemiec, 31 punktów karnych. Miejsce drugie Nicoleta Masman i Maestro, 32 punktów karnego. Miejsce trzecie Kamila Luciani i Cameron Damgard, 31 punktów karnego. Druga Lisa Guardieri i Omadur, tak jak Sidale, 27,9 punktu karnego, prowadzi Daisy Bell i Troy, Wielka Brytania, 28,8 punktu karnego. A także jutro o godzinie 10, przepraszam, o godzinie 10 rozpocznie się próba skoków konkursu WKKW o godzinie 13.30. Oglądać będziemy finał Mistrzostw Europy w skokach przez przeszkody w konkurs indywidualny. Well, the individual places, I give you the top 10 as we stand at the moment. As you were, we've just been reminded the eventing jumping, in fact, is 10.30 tomorrow morning. 10.30. Individual places, the top 10 look like this. Daisy Bay, the Great Britain leads on 20.